Proszę Państwa, witam wszystkich obecnych bardzo serdecznie na debacie poświęconej blaskom i cieniom Okrągłego Stołu, tak to przynajmniej w zapowiedzi debaty zostało sformułowane, ale przede wszystkim witam naszych wyjątkowych gości, którzy będą próbowali od razu, to zapowiadam, nie tyle odnosić się do współczesnych ocen tamtego wydarzenia, co przybliżyć ówczesny swój sposób rozumowania. A mam tutaj do czynienia, no wybór miejsc nie jest do końca przypadkowy. Pana doktora Czesława Bieleckiego posadziliśmy w środku jako osobę, która będzie niejako komentować wypowiedzi. Centrysta, tak, to przyjmijmy taką opcję. Nie będę polemizował. Mamy pana Zbigniewa Bujaka, który reprezentował przy Okrągłym Stole Solidarność i pana Wojciecha Myśleckiego, który przy Okrągłym Stole nie był, a jest, no można powiedzieć, umysłem Solidarności walczącej. Ja zatem sądzę, że moderator, pan doktor Kozłowski, będzie miał proste zadanie, wywołując tematy i oczekując, mam nadzieję, nie za bardzo jednak rozbudowanych wypowiedzi, bo mamy czas ograniczony do 18:30. Bardzo proszę, panie Tomku. Witam panów, witam państwa na naszej debacie i o Okrągłym Stole i otworzę pierwszym pytaniem o genezę Okrągłego Stołu i drogę do Okrągłego Stołu. Mianowicie, jakie były uwarunkowania, które sprawiły, że opozycja i władza usiadła wspólnie, czy część opozycji i władza usiadły wspólnie do negocjacji, bo wiemy, że no takim, przynajmniej mi się wydaje, że u genezy w ogóle tego wszystkiego leżał kryzys ekonomiczny i to, że władze były stopniowo przypierane do ściany. Ale na tle tego kryzysu ekonomicznego pojawiły się próby negocjacji. Jeszcze na samym początku 1988 roku mamy do czynienia właściwie z taką propozycją ze strony Krajowej Komisji Wykonawczej, czy wyrażonej w tekście profesora Geremka, który został wydrukowany w Konfrontacjach, o tym, że jest potrzebny pewien rodzaj paktu, to znaczy Solidarność będzie żyrować pewne reformy ekonomiczne, w zamian za to władze muszą udzielić pewnych koncesji na rozwój ruchu społecznego. Później ta dynamika jeszcze się zwiększyła przy okazji fali strajków, które przeszły od połowy 1988 roku. I teraz mam pytanie, z czym szła, albo z czym szła ta część opozycji, która chciała negocjacji i porozumienia, a jakie motywy kierowały, jakie kalkulacje kierowały tą częścią opozycji, która mówiła, że być może trzeba jeszcze czekać, aż władze zostaną bardziej przyparte do muru. Czy panowie są w stanie odtworzyć swój tok myślenia, obserwacje też odnośnie swoich środowisk najbliższych opozycyjnych? I zaczniemy może tak, jak siedzimy, od pana Bujaka. Po pierwsze, nie przypominam sobie żadnych środowisk, które by w sposób wyrazisty formułowały myśl, że trzeba czekać, że tu się za chwilę będzie jakiś, nie wiadomo jaki przełom, w związku z tym czekamy, doczekamy się i będziemy mieli co? Wolność podaną na tacy, tak? Nie, ja nikogo takiego nie kojarzę. Natomiast nie mówię o pierwszym okresie stanu wojennego, kiedy to powstała koncepcja chadeckich, czyli jak my mówiliśmy, żółtych związków zawodowych, którą uważaliśmy za groźną i która była no, formowana, do której się skłaniała część solidarnościowego środowiska. Ale na szczęście mieliśmy, że tak powiem, dobre relacje z papieżem i pomimo, że już tu w Polsce środowiska kościelne bardzo tej koncepcji sprzyjały, to dzięki dobrym relacjom z papieżem udało nam się, za przeproszeniem, tę koncepcję uwalić, dlatego że gdyby doszło do sformowania tych żółtych związków zawodowych, to niewątpliwie wtedy oczywiście Solidarność, cała jej idea padłaby już bez szans na dalszy rozwój. Ale to początki stanu wojennego, 82, 83 rok, nie pamiętam, czy jeszcze w 4 to było kontynuowane. Ale już właśnie w 85, 86 roku powstała dużo groźniejsza koncepcja, a mianowicie chadeckiej partii politycznej.
czyli takiej partii koncesjonowanej, to było oczywiste, która miałaby wystąpić właśnie no, w jakichś tam koncesjonowanych, ale powiedzmy, że wolnych wyborach. Partia miała się składać, tak jak ja pamiętam te relacje z komitetu, z ludzi zgromadzonych w komitecie prymasowskim i w Radzie przy generale Jaruzelskim. W tej Radzie było kilka no, znanych i wielce szanowanych osób, więc to nie była koncepcja pozbawiona żadnych szans. To brzmiało bardzo poważnie i gdyby doszło do utworzenia tejże partii politycznej. Oni tam mieli oczywiście jakiś kłopot, co z tym Lechem Wałęsą. No jak go tu, no wyrzucić się go nie da, trzeba go jakoś przytulić. No może na czele to byśmy go nie stawiali, no ale jak nie na czele, to jak? Z Lechem Wałęsą oczywiście nikt chyba o tym nie rozmawiał. Ale wiemy, że ten problem, co z szefem Solidarności zrobić był. Uznaliśmy tę rzecz za niesłychanie groźną, poszliśmy tym samym tropem, sporządziliśmy list do papieża, wysłaliśmy z jednoznaczną sugestią, że my w dalszym ciągu uważamy, że największą siłą polityczną, zdolną do jakichkolwiek zmian w Polsce jest Solidarność i że oczywiście na powstanie tejże chadeckiej partii politycznej pozwolić nie wolno. Osobiście uważam, że dobrze było, żeby historycy IPN-u, którzy także byli zaangażowani w tę inicjatywę, zechcieli ją przybliżyć nam wszystkim. No, tam na pewno dobrze było poznać, kto bezpośrednio uczestniczył, jakie tam były prognozy i projekty. Jedno jest pewne, ta koncepcja zakładała, że system będzie trwał i że oczywiście ta koncesjonowana partia polityczna chadecka powstanie no, też dzięki jakiejś, że tak powiem, zgodzie Moskwy, bo inaczej to się dziać nie mogło. Z tego punktu widzenia my forsowaliśmy nieco inną ocenę sytuacji, czy diametralnie inną ocenę sytuacji. Uważaliśmy, że zbliża się moment, kiedy w Rosji coś się zdarzy, nie wiemy co i nie wiemy w którym momencie, ale napięcie rośnie. Oczywiście w momencie, w którym Gorbaczow przyszedł do władzy i rzucił hasło głasność, było dla nas jasne, że jesteśmy już na dobrej drodze. No tutaj trzeba oczywiście od razu wspomnieć Adama Michnika, bo to on nam pierwszy powiedział, słuchajcie, zaczęło się, dzieje się, padło słowo głasność, jeszcze nie pierestrojka. My przyjęliśmy ocenę Adama, zmieniliśmy, skorygowaliśmy jakby nasze działania, obliczyliśmy już jakby na to, że oto uruchamia się pewien proces polityczny, w ramach którego no, jest już tylko pytanie jak w przyszłości, może za parę lat, ale jak ta przebudowa będzie prowadzona. Ale w każdym razie wiedzieliśmy już jedno, że na placu boju pozostaje Solidarność, bo tutaj papież oczywiście też postawił swoje weto, potwierdzając, że w jego ocenie tylko Solidarność jest tutaj siłą polityczną zdolną do dokonania zmiany. No i kiedy w Rosji doszło już, Rosja poszła krok dalej, powiedziała pierestrojka, no to, że tak powiem, u nas ruszyło już na dobre myślenie o tym, jak z tego wychodzić. I gdy chodzi o to, jak wychodzić ze stanu wojennego, to w naturalny sposób myśleliśmy jakieś porozumienie. Solidarność zrodziła się z porozumienia gdańskiego w 80 roku i porozumienie było także jakby bardzo naturalnym aktem, procesem, który nas miał ze stanu wojennego wyprowadzić. Ja mogę tylko osobiście jeszcze powiedzieć, że oczywiście jak przystało na normalnego elektryka z Ursusa, bardzo dobrze wiedziałem, co to jest Magna Carta, bardzo dobrze wiedziałem, czym jest w kulturze europejskiej porozumienie społeczne. Bardzo dobrze wiedziałem, czym jest Baader-Meinhof, czym są Czerwone Brygady i parę innych miejsc w Europie, w których toczą się właśnie różne zacięte boje z użyciem broni. I w oczywisty sposób, chociaż
A może właśnie dlatego, że jestem z wojsk społeczno-desantowych? Może właśnie dlatego, że ja wiem, jak się wysadza nie tylko samochody i budynki? Może dlatego, że jestem artylerzystą i strzelałem ze wszystkich rodzajów broni? To wiem, czym jest walka zbrojna i może dlatego nie miałem najmniejszej ochoty, żeby w jakikolwiek sposób polską sytuację tamtego czasu, no, żeby ryzykować właśnie tym zgodą czy wejściem na taki scenariusz. A czy on był możliwy? No to tutaj już nawet najnowsze badania IPN-u z ostatnich tam lat pokazują, jak wielu ludzi w różnych strukturach Solidarności przygotowywało się do takiego scenariusza, jak wielu ludzi gromadziło nawet broń. No dodatkowo tylko wyszło na jaw, że we wszystkich strukturach, gdzie właśnie pojawiała się ta chęć i wola trenowania, strzelania, przygotowywania się do tych scenariuszy, wszędzie tam inicjatorami byli agenci służby bezpieczeństwa, no co w zasadzie w stanie wojennym było dla nas oczywiste, no ale dla wielu innych to się oczywiste zrobiło dopiero teraz. To tyle wstępu. A pan chciałby o tym trochę porozmawiać, czy nie? Nie, no rozumiem, rozumiem, dobrze, tak, tak. Natomiast gdy chodzi panu o to, czy ja uważam, że Ukraina jest ważnym państwem w bezpieczeństwie zewnętrznym naszego kraju, powiadam bardzo ważnym. Nawet pan sobie nie wyobraża, jak ważnym. Proszę pana, na szczęście są tacy Polacy, którzy się tam bili. I to im będziemy w przyszłości stawiać pomniki przyjaźni polsko-ukraińskiej. Ale to, że się pan tam nie bił, no to dla mnie oczywiste. No ja traktuję, że to jest przystawka przed tą debatą, więc postaram się możliwie krótko. Można powiedzieć, że jak zastanawiałem się po wyjściu w amnestii w 1986 roku i pytano mnie na przykład, czy w Polsce Solidarność terroryzuje władzę. No mówiłem nie, no to żyję w państwie, w którym to władza jest terrorystą. To władza napadła na społeczeństwo, jak napisałem na początku stanu wojennego i wzięła mu zakładników. Jak mówiono, że oto Gorbaczow, ciekawe właśnie, on się pojawił. Ja sobie zadawałem pytanie, dlaczego on się pojawił i mówiłem, on się pojawił dlatego, że jak przez 5 lat nie można było złapać Zbyszka Bujaka, to znaczy, że podziemie wciąż trwało, coraz słabsze, ale trwało, no to druga strona zorientowała się, że jednak coś nastąpiło w tym społeczeństwie, zmiany na tyle głębokie, na tyle ono było w stanie ustrukturyzować swój opór, że nawet w tej najlepiej poinformowanej grupie w społeczeństwie sowieckiej władzy, czyli w grupie związanej z KGB, doszli do wniosku, że musiał się pojawić ktoś dobrze poinformowany, kto widzi tę przyszłość inaczej. Czyli krótko mówiąc, to nie Rosjanie wybrali Gorbaczowa, który stworzył dla nas warunki do okrągłego stołu, tylko my naszym oporem spowodowaliśmy, że nastąpiła po tamtej stronie pewna ewolucja, która wymusiła ewolucję myślenia Jaruzelskiego, Kiszczaka i jego ekipy. No i to też wiemy z dokumentu, wiemy jakiego typu dokumenty napisał Urban dla aparatu władzy stosunkowo wcześnie. Ale gdzie na tym wejściu diagnoza moja była zupełnie inna i dawałem temu wyraz na piśmie na szczęście, więc nie rzutuję tu ex post pewnego sposobu widzenia dzisiaj i nie udaję, że dzisiaj jestem akurat, zdobywam się na pewną refleksję, bo na szczęście jako Maciej Poleski pisałem, publikowałem i wszystkie te moje punkty widzenia można zrekonstruować, umieszczając je w tamtym czasie. Ja nie wierzyłem w umowę społeczną. Ja uważałem, że ten zaczerpnięty z Jana Jakuba Rousseau, ta zbitka, którą używano w czasie pierwszego karnawału Solidarności, to jest rodzaj, no można powiedzieć, takiego słownego i
frazeologicznego wykrętu i nawet napisałem przed stanem wojennym taki tekst Umowa i zmowa społeczna, nawiązując do sformułowania Jana Nowaka Jeziorańskiego, który mówił, że społeczeństwo polskie w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej kierowało się zmową społeczną. To znaczy miało poczucie opresji i było solidarne w przeciwstawianiu się tej opresji. Uważałem, że trzeba ćwiczyć się już przed czasem, przed ogłoszeniem stanu wojennego w tej zmowie społecznej, czyli szykować się. I nawet pamiętam to zdanie, kiedy napisałem, że czy napadną nas z 10% szansą, czy 90%, to powinniśmy być na to przygotowani. I chcę powiedzieć, że ja ten dialog, który następował pomiędzy różnymi grupami gotowymi do negocjacji i wynegocjowania jakoś nowego rozwiązania z komunistami, od początku podkreślałem, że istotą dialogu jest konfrontacja racji. Dialog to nie jest wyjadanie się z dzióbków. Dialog to nie jest zakładanie, że jesteśmy pod ścianą zwycięstwa i po prostu jesteśmy dopchnięci do tej ściany. Ja uważałem, że to jest cały czas pewien potencjał woli z obu stron i przede wszystkim nie wierzyłem naszemu partnerowi. Uważałem, że trzeba wykonywać pewne gesty, jak w każdych negocjacjach, ale trzeba wiedzieć, że siadło się do stołu z Schulerem, który ma określony plan. I w związku z tym trzeba nie mieć złudzeń. I tu jest zasadnicza różnica między moim punktem widzenia i różnych grup, które doprowadzały do tego dialogu i szczęśliwie do niego doprowadziły. Więc problemem nie jest to, czy siadać do stołu, czy negocjować, tylko czy negocjować mając złudzenia, czy brać się na własne efekciarstwa, na własną inteligencję, czy też kierować się pewną mądrością, którą w różnych okresach historii polskie społeczeństwo przejawiało, to znaczy mądrością, to znaczy gdzieś wiara, ale gdzieś też nieufność, sceptycyzm, pewne doświadczenie historyczne. I na końcu mogę powiedzieć, że dlaczego do tego doszło? No doszło dlatego, że obie strony były osłabione i natomiast jest pytanie, jakie kalkulacje miały obie te strony. Dla mnie kluczowym jest ten moment reakcji na 4 czerwca. To jest dla mnie kluczowe. Dla jednych 4 czerwca to było wygrane referendum, które kompletnie przekreśliło to porozumienie, a już po chwili widać było, że w roku 90 możemy naprawdę dążyć do pełnej niepodległości. I była grupa, która uważała pacta sunt servanda, umowy obowiązują, czyli ten kompromis, który był zawarty w sytuacji, kiedy obie strony były słabe i każda wierzyła, że jest słabsza niż druga, nie jest kompromisem, który nas, nie jest układem, nie jest kontraktem, nie jest czymś, co nas obowiązuje. I to jest, można powiedzieć, ta zasadnicza różnica między grupą, która negocjowała i która do tego doprowadziła, a do tego sukcesu, jakim były wybory czerwcowe, a mną, dlatego że ja po prostu temu nie ufałem i nie ufałem temu do tego stopnia, że pamiętam dobrze, że w przeddzień, niedługo przed tą próbą, napisałem taki tekst Gdyby do kultury paryskiej z wielokropkiem i pamiętam pierwsze zdanie, powiedziałem, gdyby Polska za pół roku odzyskała niepodległość, nie miałby kto ani jak nią rządzić. Na szczęście mamy jeszcze trochę czasu. I w związku z tym wszyscy, którzy mówią, że czegoś nie można było przewidzieć, że coś było zaskoczeniem, moim zdaniem falsyfikują historię. Ostatnie świadectwo. Miałem rozmowę w Maison Lafitte z Giedroyciem i z Henningiem Grudzińskim. Już nie pamiętam, czy to było w jednym momencie, czy to było na raty. Z Zofią Hertz, którzy mówili mi, że po prostu negocjatorzy Okrągłego Stołu po wyborach czerwcowych byli przerażeni. To znaczy to zwycięstwo ich przeraziło. Dlaczego? No właśnie dlatego, że byli nastawieni na uzyskiwanie koncesji w ramach systemu. Tymczasem tym jednym gestem, ku zdziwieniu niedowiarków, strona solidarnościowo-opozycyjna tym referendum 4 czerwca
przewróciła ten stół, pokazała, że można pójść dalej. Były ryzyka, były niepewności, ale gdyby nie ta zaszłość, którą było jakby ta autosugestia strony solidarnościowej, że dalej pójść nie można, to ich własne ograniczenie, moim zdaniem poszlibyśmy szybciej i dalej. I Polska została zdystansowana przez inne kraje bardzo szybko, właściwie w ciągu roku. Więc można powiedzieć, że Zbyszek Bujak trochę ustawił sobie tych potencjalnych krytyków, bo to albo miała być walka zbrojna, moim zdaniem nie było takiej determinacji. Po prostu ustawiłeś sobie, Zbyszku, trochę tych potencjalnych krytyków, a spór jest o jedno. Czy dialog jest konfrontacją racji, czy negocjowanie z wrogiem oznacza, że nagle on staje się naszym przyjacielem i mamy się z nim fraternizować, czy nasze myślenie ma być długofalowe i niepodległościowe i nasze taktyczne zwody, tak jak taktyczne zwody drugiej strony, trzeba traktować jako, można powiedzieć, właściwe polityce rzemiosło. I pamiętam więzienny tekst Polska Polityka, gdzie mówiłem, że polska polityka nie dlatego jest zła, że jest za mało Polska, tylko jest za mało polityką. I tu było właśnie za mało polityki, moim zdaniem. Jeśli za długo, to przepraszam. No ja zostałem tu ustawiony po prawej stronie, no więc już siedzę tu. Druga taka istotna uwaga. Koledzy są z Warszawy, ja z Wrocławia i ponieważ właściwie zaraz po wyjściu z więzienia na początku stanu wojennego związałem się z Solidarnością Walczącą i później byłem w takich kierowniczych gremiach Solidarności Walczącej w Komitecie Wykonawczym i nie będę się wdawał w oceny późniejsze, ponieważ całe szczęście, że dzisiejsza dyskusja jest w gronie ludzi, którzy tak czy inaczej jednak się interesują historią. IPN zrobił kawał dobrej roboty, może jeszcze nie do końca, ale wyjaśnił mniej więcej, jak wyglądały struktury podziemne, jaki był ich stopień samodzielności lub braku samodzielności, również stopień inwigilacji oczywiście. W tym świetle akurat organizacja Solidarność Walcząca wypada bardzo dobrze. Nie była zinwigilowana. Dosyć skutecznie umieliśmy szybko wychwytywać agentów i dosyć byliśmy, to była oczywiście mała organizacja, liczebnie skadrowana, bardzo techniczna. No dlaczego? No wolno mu się śmiać. To był prawą ręką szefa. No. Proszę Państwa, bardzo proszę o zachowanie spokoju. Jak on nie wie, to niech pan się dowie. Ja wiem, kto zamawiał karabin snajperski w Stoczni Północnej. Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam. Mamy dyskutować o bardzo określonych sprawach i prosiłbym przez szacunek dla siebie, dla panelistów, żeby nie wtrącać się, póki prowadzący nie da głosu. Dobre, ponieważ z tą bronią ciągle się nie możemy rozstać, więc powiem tak, ja też strzelałem i to nieźle na dodatek i to zarówno za KK-42, jak i z rusznicy przeciwpancernej, jak i z CKM-u Gorionowa i RKM-u Diektieriewa i tak dalej. I jestem też wyszkolony jako oficer, no bo tak akurat studentów wtedy szkolono. Ja byłem w elitarnej jednostce pułku łączności 1245, który był pułkiem pierwszorzutowym, więc oprócz strzelania to jeszcze taktykę i można powiedzieć na poziomie operacyjnym znam. To się zresztą przydawało w podziemiu. Druga rzecz, prawda, Solidarność Walcząca miała broń. Oczywiście były to cztery sztucery głównie, które były wyłącznie przygotowywane do zamachów. W przypadku, gdyby zaczęto zabijać od nas ludzi i rzeczywiście w momencie, kiedy obecnego premiera porwano spod szkoły i wywieźli go do lasu i kazali mu grób wykopać. On miał wtedy, nie miał już 18 lat.
Doszliśmy do, a przedtem go dwa razy stłukli. Doszliśmy do wniosku, że dalsze jakby czekanie, no to jest de facto zachęcanie ich do tego, żeby tego chłopaka zabić. No więc ja od razu mówię, to ja złożyłem wniosek, żeby zastrzelić szefa Służby Bezpieczeństwa. Był przygotowany zamach do tak szczegółach, to też opisałem w książce. Bardzo precyzyjnie, mieliśmy dosyć dobry wywiad koło niego, wiedzieliśmy gdzie chodzi, jak chodzi i którędy. Jednakowoż w dyskusji, która się wtedy na poziomie Komitetu Wykonawczego odbyła, dwie rzeczy zostały podniesione. Pierwsza kwestia, że czy my mamy prawo taki ten sąd wydać, póki nie zabito nikogo od nas. I druga rzecz, że nie mamy jakby niezależnego sądu, czy no, żeśmy podjęli decyzję być może, że się zwrócimy do okowców, żeby nam jakiś sąd utworzyli podziemny. Na szczęście nie był potrzebny później, ale taki problem był, to żeśmy wtedy no, spalili mu jakiś tam domek letniskowy, ostrzegając go, że następnym razem będzie już ostrzejsza. Więc no, były ten problem, w takiej organizacji musiał powstać. W Stoczni Gdańskiej akurat o jakiejś tam zamówionym sztucerze nie wiem, natomiast zaczęto przygotowywać produkcję pistoletu jednostrzałowego. Też raczej on się nie nadawał do, zresztą pokazaliśmy na wystawie ten pistolet, on został zrobiony, kilka sztuk. To był jednostrzałowy pistolet o ogromnej sile rażenia, ale mało celny, więc właściwie chyba też tylko do zamachów mógłby się przydać. No to tyle na temat broni. Ponieważ podnoszenie w poważnej debacie kwestii marginalnych czy poszukiwań takich troszeczkę, można powiedzieć, po omacku, nie ma sensu żadnego. No była broń, było kilka sztucerów, było przygotowanie, to jeden strzałowy karabin, znaczy ten taki pistolet. To tyle, żeby nie schodzić na manowce. Druga rzecz to jest taka, że koncepcje polityczne polskiej opozycji w tamtych czasach akurat są chyba dosyć dobrze opisane, bo zarówno grupa Zbigniewa miała ten swój tygodnik Mazowsze, który był od początku do końca wydawany, nie było przerw. I akurat nasza grupa też, Solidarność Walcząca, od pierwszego do ostatniego numeru nigdy nie miała przerwy. Zawsze regularnie, niezależnie od losów, była wydawana. One, wszystkie egzemplarze są w kilku miejscach, komplety są w tym VPN-ie. I każdy zawsze może sprawdzić wiarygodność lub brak wiarygodności dzisiejszej naszej dyskusji. Jeżeli chodzi o naszą stronę, czyli tą Solidarność Walczącą, no bo w imieniu innych nie będę się wypowiadał. Kwestia stosunku do tego, co później się nazywało Okrągłego Stołu, została bardzo jasno zdefiniowana bardzo wcześnie, że system, który, no to nie był komunistyczny już wtedy system, ale ten system prędzej czy później musi upaść. Takie założenie było podstawowe. Druga rzecz, że wiarygodność ludzi, którzy kierowali stanem wojennym, czyli Grupy Jaruzelskiego i Towarzystwa, jest zerowa. Dlatego, że nie mają mechanizmów dotrzymywania żadnych układów, bo jakby wbudowany w ten system było, że układ taki, można powiedzieć, mongolsko-wschodni, że układ wiąże drugą stronę, a kompletnie nie wiąże władzy na przykład, że oni po prostu układ zawierał po to, żeby go złamać, natomiast po to, żeby trzymać na haku drugą stronę. Trzecia rzecz, że dominujące do czasu Solidarności kręgi opozycyjne wywodziły się raczej nie z koncepcji politycznych, w koncepcji przetrwania narodu, którą sformułował kardynał Wyszyński, który napisał, że żadna władza nie będzie zbyt długo na ostrzu bagnetu siadać. I z tego wynikała właściwie ta opozycja katolicka, która bardziej miała moralny fundament opozycji, sam w sobie wbudowany, i ta skłonność do tej negocjacji wynikała, no bo co mieli innego robić? Jeżeli masz silny fundament moralny, no to czekasz, co się będzie dalej działo. Czyli opozycja, która tam była, była nieprzygotowana całkowicie do konfrontacji. Solidarność już miała elementy konfrontacyjne. To znaczy wyraźnie widać było, że Solidarność idzie swoim takim jakimś kierunkiem, ta pierwsza Solidarność.
Jeżeli chodzi o stan wojenny, to wiadomo było, że zostały zerwane raz jeszcze wszystkie porozumienia i że władza będzie za wszelką cenę próbowała ustawić sobie opozycję tak, żeby ona się nadawała potencjalnie do bądź powiedzmy osłabiania wewnętrznej jakby siły społeczeństwa, bądź ewentualnie do jakby właśnie sobie zrobienia jakiegoś tam porozumienia, bo tak wynika z każdej władzy tego typu. Więc to było oczywiste, że z tą władzą i dlatego w programie Solidarności Walczącej na pierwsze zdanie było z tą władzą nie będziemy prowadzić żadnego dialogu, bo my chcemy tą władzę pozbawić władzy. Szluz, do widzenia. I jakby ten dogmat, to nie wynikał z faktu, że myśmy byli ludźmi kompletnie nieprzygotowanymi, bo akurat w komitecie wykonawczym średnia była powyżej doktoratu. Także linia, ta twarda linia, taka trochę traktowana jako oszołomstwo, była linią przemyślaną. I na to są właśnie dowody w publikacjach tego. Więc myśmy ustawili się całkowicie świadomie w punkcie, że żadnych negocjacji do momentu, że tą władzę trzeba pozbawić władzy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest bardzo szerokie spektrum, bo choćby powiedzmy komitet tam prymasowski i tak dalej, już co mógł zrobić, to robił. I chodziło o to, żeby wyciągnąć spektrum opozycji bardzo daleko, żeby przeciwstawić się tej niszczącej sile tak zwanej salami, ponieważ komuś ci być geniuszami w stosowaniu salami, że naprzód daną powiedzmy formację uważali, że to są faszyści i tak dalej i ich powiedzmy likwidowali i później taka bardziej ugodowa grupa, załóżmy gdyby zabrakło Solidarności Walczącej, no to Moczulski byłby powiedzmy faszystą i tak dalej do skasowania. No to jak Moczulskiego skasowali, by to ekstremistą byłby Bujak tam ze swoim towarzystwem, tak? A jakby jego skasowali, to główną faszystowską opozycją był Klub Inteligencji Katolickiej. Po prostu każdy ten plaster był w związku z tym wyciągnięcie aż po granicę powiedzmy, powiedziałbym oporu zbrojnego, dawało ogromne pole manewru pozostałym tym ludziom. To była pierwsza taka przesłanka. Druga rzecz, w 82 roku przyjechał z pierwszej wizyty za granicą u papieża pan doktor Kukułowicz Romuald, który jakby bardzo blisko z nami współpracował. On był zresztą negocjatorem z ramienia prymasa Wyszyńskiego, jeszcze jakby powstawała Solidarność. I powiedział, że miał okazję rozmawiać z bardzo wysokim przedstawicielem Departamentu Stanu i że message czy taka wiadomość dla opozycji polskiej, szczególnie ruchów podziemnych jest taka, musicie przetrwać 10 do 11 lat, że się zmieni fundamentalny ten. I myśmy właściwie ten cały celownik ustawili na te 10-11 lat, no to się wcześniej trochę na szczęście zawaliło. Więc to była taka druga. Ja wtedy spotkałem się z profesorem Wyszyńskim, późniejszym ministrem nauki, który był takim autorytetem opozycyjnym, profesorem Dudą, który był znany jeszcze jako opozycjonista z dawniejszych lat i kilka osobami to powiedziałem. Więc to nie jest tak, że ja sobie wymyślam to w tej chwili, ale taka wiadomość została nam przekazana. I trzecia sprawa, która jakby powiedzmy, trzeba tutaj podkreślić, nim powiem, jaki był stosunek do Okrągłego Stołu, to była kwestia jednak już podziału w opozycji. Że jakby ten podział, czy taka próba marginalizowania radykalnego skrzydła bardzo wcześnie się objawiła. Na przykład, podam taki techniczny przykład, że biuro brukselskie, które to właśnie nie myśmy byli agentami, tylko w biurze brukselskim byli agenci. I jakby ten dla nas, znaczy dla tych ruchu radykalnych właściwie nie było żadnej, że tak powiem, możliwości się tam dostania, żeby dla nas coś było. Więc myśmy, to wcześniej, to jest 83 rok, myśmy musieli wejść w kanały Solidarności, ponieważ byliśmy dużo bardziej sprawniejsi, byliśmy dużo bardziej jakby zdecydowani i mieliśmy kontrwywiad radiowy. To była jedyna w Polsce organizacja, która nie tylko, że miała kontrwywiad radiowy, ale myśmy łamali szyfrowane, że tak powiem, rozmowy,
tak zwaną fosę, to taki język był specjalny. I w związku z tym myśmy 100 razy lepiej ochraniali różne transporty, bo myśmy po prostu mieli kontrwywiad radiowy. I to bardzo nieźle rozbudowany. I w tej sytuacji myśmy przejęli szereg kanałów i to, co nam później zarzucono, że myśmy zabierali Solidarności, to myśmy sobie wypłacali w sprzęcie nasze usługi, że ochraniamy. To prawda, tak to było mniej więcej. Później no, przyjaciel Zbyszka, Władek Frasyniek, zresztą z którym jestem też zaprzyjaźniony, zawsze mówi, że myśmy kradli ten sprzęt. Nic żeśmy nie kradli, tylko marża za to, za takie usługi bezcenne była. Więc w każdym razie to było bardzo wyraźnie. I do okrągłego stołu w momencie dużo... Myśmy wiedzieli, jak się mniej więcej, jak się układała opozycja, jak była układana. Układ okrągłego stołu był dużo wcześniej przygotowywany. Do tego jeszcze może dojdziemy w późniejszej części dyskusji. No to tyle. Nie chcę przerywać, ale to jeszcze będziemy o tym na pewno mówić. A mnie osobiście nurtuje jedno pytanie jeszcze, jeżeli mówimy o takim szerszym kontekście okrągłego stołu. Jak właściwie panowie oceniali wtedy, w tamtych czasach, stosunek społeczeństwa polskiego i wsparcie społeczeństwa polskiego dla opozycji? Bo tutaj pan Bujak mówił o tym, że Solidarność została zbudowana na porozumieniu i przecież to był też model działania w 1988 roku, kiedy zorganizowano strajki. To był poniekąd pomysł, żeby powtórzyć to samo, co się stało w 80 roku. Ściągnąć komunistów pod presją pistoletu strajkowego do rozmów i coś ustalić. Tymczasem okazało się, że te strajki to jest właściwie cień tego, co się wydarzyło w 80 roku. Ten strajk letni 88 roku jest szacowany na około 15 tysięcy aktywnych strajkujących. Więc jak to oceniać? Pan Bielecki też mówił o tej presji społeczeństwa, o tym, że społeczeństwo wysłało pewną wiadomość, przyjęło pewną postawę, która wpłynęła na transformację polityki władz komunistycznych, właściwie całego obozu. Mówiliśmy o Gorbaczowie, o tej ekipie polskiej. Czy to tak rzeczywiście było? Czy to nie było jednak sporo apatii też w społeczeństwie polskim? Dochodzimy do wyborów w czerwcu 89 roku. Do głosowania idzie 60% uprawnionych, 40% zostaje w domu, a to przecież mimo, że Solidarność odniosła druzgocące zwycięstwo, to nie wszyscy nawet z tych, którzy poszli do głosowania, głosowali na kandydatów Solidarności. Mi się przypomina cytat teraz z Krzysztofa Kozłowskiego, który mówił, że oni odczuwali w czasie prowadzenia negocjacji okrągłego stołu pewne wsparcie ze strony społeczeństwa, znaczy im gratulowano na ulicach, mówiono jakieś miłe słowa, że prawda, Polska się zmienia, ale z drugiej strony Kozłowski mówił, ale kiedy przyszło do konkretów, do takiego wsparcia, to myśmy nie czuli wsparcia społecznego, czuliśmy się przy tym okrągłym stole osamotnieni. Jak panowie czy mogą państwo, panowie sięgnąć pamięcią do tamtych czasów i powiedzieć właśnie, jak wyście wtedy postrzegali to społeczeństwo? Czy to było społeczeństwo, które było właśnie gotowe do jakiejś konfrontacji? Czy to było społeczeństwo apatyczne? I może teraz byśmy z drugiej strony zaczęli. Proszę pan doktor Muślewski. Znaczy, dla opozycji bardzo trudny moim zdaniem był okres po dużej amnestii w 1984 roku z lipca, ponieważ znaczy może dla tej części opozycji, która podtrzymała struktury podziemne, ponieważ to był taki okres, rzeczywiście społeczeństwo wpadło w taki stan braku być może poparcia dla władzy, ale równocześnie jakby już zmęczone było stałym elementem konfrontacyjnym. Więc to był taki najtrudniejszy okres dla podziemia. I później gdzieś w okolicach, być może, że to było też po części związane z pierestrojką i w ogóle zmianami w Związku Radzieckim, które się zauważyły, ale też zmianą polityki państw zachodnich, które troszeczkę przycisnęły na gaz, jeżeli chodzi o problem demokracji w państwach komunistycznych czy z bloku sowieckiego. I
weszła nowa generacja, która, tak to jest zawsze, która się nie bała już specjalnie, bo nie, jakby nie, nie na swoim, tymi młodzi ludzie. To pewien radykalizm, który się wtedy pojawił, mógł się przekształcić, jeżeli by dalej była taka beznadziejna sytuacja gospodarcza, brak perspektyw, w to, że starzy, nazwijmy opozycjoniści, do których ja się już wtedy zaleczałem, mówiłem, że w 68 roku już w opozycji, tak? No to my byśmy zostali zepchnięci gdzieś tam na pozycję, powiedzmy, ugodowców, a ci młodzi by poszli swoim kierunkiem i to byłaby wtedy rzeczywista konfrontacja. A więc w momencie, kiedy dochodziło do okrągłego stołu, to właściwie sytuacja społeczna to już była daleka od tej, takiego dołka apatycznego i była moim zdaniem głównie nakręcana właśnie ludźmi, którzy dochodzili, że tak powiem, do dorosłości czy do świadomości politycznej, nie mając obciążeń pierwszej Solidarności i początku stanu wojennego. Tak myśmy postrzegali postawy społeczne. Tym razem zmieszczę się na pewno w 3 minutach. Proszę Państwa, na fali polityki historycznej, a właściwie na fali pierwszej takiej rewolucji świadomościowej, którą rozpoczęli pamperci, myślę o Balędziaku i spółce, kompletnie moim zdaniem w opinii publicznej straciliśmy resztki honoru zdrowego rozsądku. Podzielono nas na świat, w którym albo ktoś zginął w lesie, albo zasiepany przez UB, albo był umoczony w komunizm. Absolutnie nie zgadzam się z tym, co powiedział Wojtek Myślecki, że taktyka salami polega na tym, że jeżeli nie okopujemy się na skrajnych pozycjach, to w rezultacie za chwilę jesteśmy wyimpasowani i jesteśmy kolaborantami. Nieprawda. Każdy zawód, ja sam jestem inżynierem, każdy zawód ma swoje poziomy biernego oporu, czynnego oporu, dawania świadectwa, przeciwstawiania się. W moim długim życiu byłem wielokrotnie poddany bardzo różnym presjom i w różny sposób na to reagowałem. Przed innym dylematem staje inżynier, przed innym matematyk, przed innym lekarz, przed innym sędzia, prokurator. Za każdym razem jest człowiek, jest jakaś sytuacja, jest system, ale system tworzą też ludzie systemu. I o tym nie można zapominać. Więc moim zdaniem dla mnie było wyobrażalne przed okrągłym stołem, że są różne poziomy oporu i są różne poziomy przeciwstawiania się komunizmowi. Tylko chodzi o to, żeby jedni nie impasowali drugich i nie mówili, jeśli wy chcecie wydawać, prawda, legalnie pismo Respublika, to Michnik wówczas oskarżał Marcina Króla o to, że on jakby sprzeniewierza się posłannictwu opozycji. Teraz są ludzie, którzy mówią, jeżeli ktoś nie zginął w lesie, no to właściwie był kolaborantem. Chcę powiedzieć tylko tyle. W ogóle generalnie na całość idzie 1% społeczeństwa. Nie będę rozwijał dalej tej myśli, zamierzam na ten temat napisać dłuższy esej. Moim zdaniem cała Solidarność Podziemna na tym poziomie, na którym myśmy się obracali, akurat Piotr, który nas fotografuje, pracował u nas w technice poligrafii. Nasza firma, wydawnictwo CDN, to było mniej więcej 150, można powiedzieć, profesjonalnie pracujących rewolucjonistów i bez względu na to jakieś 100 osób outsourcingu. Żeby jedna osoba utrzymała się w podziemiu, to właściwie musiała mieć otoczkę 30-40 osób, które współpracowały. No, jak kogoś to ciekawi, to ksiądz Mateusz Matuszewski odczuł powołanie, a na początku działania regionu Mazowsze był szefem mieszkaniówki i sprawdzał mieszkania dla Zbyszka Bujaka. Ja byłem, powiedzmy, takim średnim operacyjnym szczeblem. Nas wszystkich było 1%. Jeżeli to społeczeństwo liczyło, proszę Państwa, te 30 parę milionów, no to weźcie sobie z tego 1%, to Wam wyjdzie, ilu było naprawdę na full time, na 100% zaangażowanych ludzi w tej działalności. I to było bardzo dużo.
Normalny procent ludzi aktywnych w społeczeństwie do pasywnych, tych, co ciągną naprzód i tych, którzy nadrabiają, nadganiają, dostosowują, to jest znana na świecie proporcja 20 do 80. Jak weźmiemy 9 milionów Solidarności, ta arytmetyka znowu nam się zgodzi. To jest po prostu mniej więcej właśnie 20-25% i to jest absolutny światowy fenomen aktywności społecznej w tym okresie karnawału, a potem to topniało. Więc ja bym powiedział tak, główny nasz problem przed okrągłym stołem był taki, że ci, co chcieli, mieli, jak to mówił dowcipnie Konrad Bieliński, członek RKW Mazowsze, mieli kompleks blatu. Czyli szukali cały czas tego stołu do negocjacji. Nie mogli sobie wyobrazić innej formy konfrontowania się z władzą niż poprzez negocjowanie przy stole i jakiś powrót do tej wizji umowy społecznej. Ja podobnie jak Wojtek byłem przekonany niepodległościowcem, uważałem, że można pójść dalej. Ale to nie znaczy, że wykluczałem takie negocjacje. Coś, co mi przeszkadzało u tych, którzy forsowali okrągły stół, krytykując wszystkich, którzy przy nim się nie znaleźli i wszystkich, którzy nie chcieli, żeby się znaleźli, to mówili, to jest jedyna droga. Dla mnie to jest slogan komunistyczny. Nie ma jedynej drogi, są różne drogi. Można iść równolegle, a nie razem. Twierdziłem, że powinniśmy iść równolegle z Kościołem, a nie razem, bo Kościół, jak słusznie wskazał Zbyszek Wujak, ma zupełnie inną misję i ma zupełnie inną taktykę trwania niż społeczeństwo obywatelskie, niż naród, niż społeczeństwo. Trzeba iść cały czas równolegle, a niekoniecznie iść razem. Nie musimy się we wszystkim zgodzić w polityce, nawet z Kościołem, który jest u nas, prawda, tą opoką, do której wracamy w różnych ciężkich chwilach. Więc w związku z tym nie ten pluralizm, ta różnorodność działań nie przeszkadza. Mnie przeszkadzało wówczas i dzisiaj, kiedy ktoś mówi, tylko taka droga jest możliwa. Porwałem tu Bujakowi książkę, na tym kończę, którą Psychologia Okrągłego Stołu. I na stronie 272 znajduję taką uwagę. 5 kwietnia 1989 roku prawie nikt jednak nie wierzył, że owa linia zostanie przekroczona niemal natychmiast po zakończeniu Okrągłego Stołu. I poniżej jest przypis. Jedynym znanym wyjątkiem był Adam Michnik, który jednak nie ośmielał się ujawniać swojego przekonania o szybkim upadku komunizmu w Polsce nikomu poza najbliższymi przyjaciółmi. No to jest oczywista nieprawda, choć napisali to poważni naukowcy. Było bardzo wielu ludzi, którzy uważali, że komunizm w Polsce upadnie. Nie jest tak łatwo, bym nie powiedział, jak Wojtek Myślecki, prędzej czy później, bo to prędzej czy później dla jednych oznaczało śmierć, dla innych chorobę, a dla innych kompletny upadek ich linii życiowej. Więc było ważne, żeby to nastąpiło prędzej, ale nie było to tak, że to była jedyna droga, jedyna linia negocjacji i każdy, kto uważał, że można pójść dalej, był od razu wrogiem publicznym. I na tym polegał ten błąd, że często w takiej walce ta walka musi być różnorodna i można ze sobą współdziałać. Ja byłem bardzo zadowolony, że należę do tych, którzy nie uważają, że stoimy pod ścianą negocjacji. Na zakończenie puściłem wtedy dowcip, który poszedł w świat, że wyobrażam sobie tę przyszłość po okrągłym stole, kiedy mój najstarszy syn zapyta mnie, tato, czym był komunizm? Bo ludzie mówią, że w Polsce był kiedyś komunizm. Ja w tej nieznanej przyszłości odpowiem mu, widzisz, Kubusiu, to było coś tak perfidnego i inteligentnego, że ty nawet nie wiesz, że to nadal trwa. I twierdzę, że w Polsce nie ma dziś komunizmu, ale znaczące pokłady myślenia komunistycznego trwają, trwają. Zostawiam panu pewną misję na przyszłość, bo ja już po raz kolejny słucham Czesława Bieleckiego o tej, że to można było inaczej, można było radykalnie, można było dalej, że to nie była jedyna droga i nigdy nie mogę wyłowić tych pierwiastków, które by mi wreszcie podpowiedziały, na czym to inne by mogło czy powinno w tamtym czasie polegać. Ale to jak mówię, to już pan tu jako historyk niech się zajmie rozwikłaniem tych jakże głębokich myśli mojego przyjaciela Czesława Bieleckiego. Proszę państwa, jaka była sytuacja, bo jak rozumiem, takie było pytanie w tamtym czasie, nasza ogólnie rzecz biorąc. Ja wpadłem dlatego, że mieszkałem już 6 tydzień w tym samym miejscu. Wcześniej była zasada, że po 4 tygodniach
że po 4 tygodniach, co? Przepraszam, ale ja apeluję o to, żeby powstrzymać się z komentarzami. Będzie sekcja pytań, będzie można skomentować, zadać pytanie, jakie kto sobie tylko życzy. W miarę wcześniej, możliwości wcześniej po 4 tygodniach zmienialiśmy mieszkanie, ale po prostu już nie było chętnych, gotowych do udostępniania mieszkania, bo pojawił się strach, pojawił się lęk. Ludzie zostali, no, były takie sygnały, że dlaczego będziemy zabierać samochody, był jakiś przypadek zabrania samochodu, będziemy zabierać mieszkania. Krótko mówiąc, zrobiło się już pod tym względem źle, nawet bardzo źle. Ale zarazem, to co wspomniano, Tygodnik Mazowsze wychodził i wychodził w nakładzie ponad 60 tysięcy egzemplarzy. Wychodziły, działały wydawnictwa, takie jak choćby Czeska Bieleckiego i były niesłychanie sprawne, gdy chodzi o ilość i nakłady wydawanych książek. Co więcej, ten rynek miał charakter rynku wolnego, czyli to był fenomen, który dostrzeżony przez analityków, obserwatorów, historyków współczesności z innych krajów na świecie, głównie Ameryka i Kanada, kiedy mi pokazywali właśnie cenę na gazetkach, cenę na książkach i pytali, jak to się kupowało. Myśmy mówili, tak, bo myśmy przyjęli, że to musi działać na zasadzie wolnego rynku. Jak ktoś kupuje, płaci, to znaczy, że właśnie jest będzie gotów. Będzie palił w kominku. Jest gotów to właśnie czytać, że to ma wartość. Jeżeli jakieś wydawnictwo, jakaś książka nie będzie dla ludzi miała wartości, to przestaną to czytać. Na początku stanu wojennego było, no, w którym w pewnym momencie około, myśmy się doliczyli, około 2,5 tysiąca, 2700 tytułów różnych lokalnych pism i pisemek, ale później to spadło bardzo. Ale w tym ostatnim roku, gdzie ja pamiętam, żeśmy to liczyli, czyli 86, jeszcze przed moją wpadką, to wciąż było, o ile się nie mylę, ponad 700 czy 800 tytułów. To było dużo. Akcja 3x5, taka akcja bardzo precyzyjnie zaplanowana, liczenia frekwencji, skupiła ponad 60 tysięcy bardzo precyzyjnie z imienia i nazwiska ludzi, którzy mieli w określonych godzinach co do minuty obliczyć właśnie tych wychodzących z lokalu. Krótko mówiąc, ta operacyjna siła całej opozycji demokratycznej w tamtym czasie, pod wodzą, mówiąc ogólnie, Solidarności, była naprawdę pod tym względem imponująca. I z tego punktu widzenia myśmy się zbyt słabi nie czuli. Wręcz przeciwnie, myśmy tę siłę organizacyjną i intelektualną, która za tym wszystkim stała, to myśmy tę siłę oczywiście doceniali, znali i czuli. To było coś absolutnie realnego. Czy druga strona też tę siłę znała i doceniała? No tak, bo gdyby oni tego nie doceniali, to rozumiem, że oczywiście by te jakby nas zbagatelizowali. Co by to dalej miało znaczyć, to osobny rozdział. Zarazem musieliśmy pamiętać o tym, że były robione w tamtym czasie też różne badania socjologiczne i mieliśmy prawo uważać, że one odzwierciedlają jakąś prawdę o tamtym czasie. Bo jeżeli w tych pytaniach, na przykład tam jeszcze w stanie wojennym zadano takie pytanie, prawda, kto ma dostęp i czyta prasę podziemną. I z tego wyszło, że ponad 7 milionów ludzi przyznaje w stanie wojennym w tych badaniach, że ma kontakt. No to jest jednak bardzo wiarygodnie brzmiąca informacja. Tylko zarazem z tych samych badań wychodzi, że blisko 50% naszych obywateli popiera decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. No to był dla nas szok. I mało tego, ta informacja o tym, że to wprowadzenie stanu wojennego utrzymuje całkiem wysoki poziom poparcia społecznego, to w zasadzie to dla nas pozostał szok do końca. Bo bez względu na to, cośmy robili, bez względu na to, cośmy pisali i wydawali, to jednak wydawało się, że tu już właśnie się jakaś taka linia demarkacyjna pojawiła. Krótko mówiąc, mieliśmy prawo, a nawet obowiązek jakby uwzględniać właśnie tę sytuację społeczną.
polegającą już na tym, że o właśnie w tych bardziej wymagających sytuacjach, mieszkanie dla mnie, to już się ludzie obawiali. Choć jeszcze jakieś minimum zaangażowania i poparcia społecznego było. No mogę tylko też przytoczyć, że prawda, no nie wiem, podczas mszy w kościele kobieta mówi do mnie, no a myśmy się proszę pana tak za pana modlili. No tak, a ja potrzebowałem mieszkania, prawda? Nie było mieszkania, wpadłem. Ale dobrze, ta obecność w kościele i ta modlitwa jest jakimś elementem oporu. No ale teraz my w dalszym ciągu przyglądamy się drugiej stronie. Proszę pana, a co to jest druga strona? To jest po pierwsze 22 tysiące służby bezpieczeństwa, czyli pracowników, wyszkolonych oficerów i uzbrojonych. Każdy z nich z bronią, którą umie się posługiwać. A ja wiem, co to jest oficer umiejący się posługiwać bronią. To jest, to wiemy, może 80, może 100 tysięcy aparatu partyjnego i jakaś duża część z nich, może nawet wszyscy, też zostali wyposażeni w broń. Nie wiem, co się, nie znam procesu, nie wiem, co się z tym później działo, czy oni zdali, to odebrano im tą broń, czy nie, pewnie w którymś momencie tak. To jest kadra wojskowa, i to jest, tam nie pamiętam już w tej chwili, 200, 250 tysięcy jednak mundurowego wojska, które jest jednak też aparatem wykonującym rozkazy. Po prostu nawet jeżeli byśmy tam mogli liczyć na jakąś życzliwość, bo taka była, to jednak to jest kadra wykonująca rozkazy. I to jest 400, może 700 tysięcy no, agentury, donosicieli, tych, którzy tam gdzieś operują tam wśród nas. Więc z tego punktu widzenia ta siła, już nie mówię o tych dywizjach sowieckich, bo to zdaje się wszyscy powoli zapomnieli, że tu nie pamiętam, 400-500 tysięcy sowieckiego wojska jest w Polsce i drugie czy trzecie tyle wokół nas, wokół granic z przywódcami tych krajów gotowych oczywiście, czy popierających bardzo silnie interwencję w Polsce. Tu się jakby zbliżam do tego momentu, który Czesław Bielecki zauważył, że po tych wyborach 4 czerwca to oni się tam strasznie czegoś bali. No przecież nie zwycięstwaśmy się bali, tylko zaczęły jakby dochodzić informacje, że szykuje się normalny przewrót stanu, że był za chwilę właśnie ten uzbrojony aparat zareaguje. Ja nie umiem dzisiaj ocenić, na ile to było silne. Ja nie umiem dzisiaj ocenić, to już zadanie takich ludzi jak pan, żeby powiedzieć, czy te przygotowania do tego przewrotu pałacowego po tamtej stronie były realne, czy nie, kto mógł stanąć na ich czele, kto nie. Pamiętam tylko ze swej strony, to jest takie pytanie, na które do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi, pamiętam tylko, że wiedzieliśmy, że Olszowski może być stanąć na czele właśnie tego całego zamachu stanu. Tylko, że Olszowski przed okrągłym stołem, przed rozmowami zniknął. I nie wiedzieliśmy, co się z nim stało. Ja nie wiedziałem, co się stało z Olszowskim. Później, już lata potem się dowiedziałem, że się odnalazł, ale w Ameryce. Zakochał się. Ciekawe, ciekawe. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby, kobieta, że tak powiem... Nie? No, tak, tak. No, nie ze mną takie numery. Bardzo bym chciał wiedzieć, jak to się stało. No, może znajdziemy kogoś. Jak to się stało, że jeden z tych ludzi, któregośmy się bali, bo uważaliśmy, to bali w cudzysłowie, bośmy uważali, że on może stanąć na czele przewrotu, nagle zniknął i nagle się objawił w Ameryce. Ja rozumiem, że Amerykanie umieją zrobić różne tego typu operacje, prawda, polityczno-wywiadowczo coś tam. No i być może to jest jedna z takich akcji. Gdyby tak się okazało, byłbym szczęśliwy. No wiem, że dziennikarze, którzy do niego dotarli, on z nimi nie chciał rozmawiać, tak? Lisa wózkiem zaatakował i niestety dziennikarze od niego nic nie wydobyli. No ale może panowie. No to tyle tego komentarza i pytania. Więc skoro panowie już wprowadzili ten temat, tego, co po wyborach czerwcowych i co po okrągłym stole, to warto pociągnąć ten wątek dalej. Bo teraz tak, Solidarność, która przystępuje do rozmów okrągłego stołu, właściwie naczelnym żądaniem jest legalizacja związku zawodowego, czy legalizacja ruchu społecznego. I kalkulacja jest taka, mamy ruch społeczny,
to jesteśmy go w stanie budować, przyciągać ludzi i w jakiejś perspektywie być może odbudować związek, tak jak mieliśmy w 1981 roku. Są z takich głównych koncepcji, z takich głównych ustaleń Okrągłego Stołu i rozmów w Magdalence. Mamy legalizację Solidarności, częściowo wolne wybory do Sejmu, wolne wybory do Senatu i powołanie urzędu prezydenta wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na 7 lat. Tak, i mamy teraz wybory w czerwcu 1989 roku i przecież te wszystkie ustalenia Okrągłego Stołu, no dzisiaj możemy debatować właśnie o tym, czy za szybko, czy za późno, ale wydaje się jednak, że szybko, tak? To znaczy 35%, które miało być tym bezpiecznym procentem uczestnictwa ewentualnie ludzi, bo to był maksimum, które mogli zdobyć. Nie było powiedziane, że oni zdobędą 35%. Tak, które miało zabezpieczać właściwie interesy władzy i gwarantować, że premier będzie z PZPR-u albo ze stronnictwa, któregoś ze stronnictw sojuszniczych, to zostaje przewrócone jeszcze w 1989 roku. Legalizacja Solidarności następuje i przecież ten ruch gigantycznie rośnie. W 90 roku są wybory prezydenckie. W 91 mamy już pierwsze wolne wybory, tak, które miały przecież się odbyć dopiero 4 lata po tych z 89. Więc to jest gigantyczne, wydaje się, przyspieszenie i rewizja tych ustaleń Okrągłego Stołu. Odchodzimy też od koncepcji ekonomicznych, które były ustalone przy Okrągłym Stole. To idzie w zupełnie inną stronę. Wydaje się, że jednak Okrągły Stół taką socjaldemokratyczną wizję przemian ekonomicznych miał, to później idzie ta reforma w zupełnie inną stronę. I teraz właśnie pytanie do panów o... Panów opinie o to, czy wtedy postrzegaliście, że to jest za wolno, czy za szybko, czy byliście zaskoczeni, czy może wręcz przeciwnie. I też może o te uczucia i kalkulacje, o których wspomniał pan Bujak, to znaczy ten lęk na przykład przed kontrakcją władzy. Tutaj chyba pan Bielecki wspominał wcześniej, że było przerażenie, kiedy były wyniki, pierwsze wyniki wyborów czerwcowych. Jest relacja właśnie Krzysztofa Kozłowskiego, który się dzisiaj pojawił, że bodajże Jan Maria Rokita do niego przychodzi, mówi mu, że no, jakichś z pierwszych sondażowych wyników właśnie pogromiliśmy w ogóle komunistów. Kozłowski mówi, przecież to jest straszna informacja, to oni się tego nie spodziewali, to będzie kontrakcja za chwilę. Tak, i rzeczywiście z badań historycznych wynika, że szansy na kolejny stan wojenny nie było ze względu na sytuację międzynarodową. Rosjanie już nie byli i w ogóle mocarstwo ościenne nie były gotowe już interweniować w obronie władz. A właściwie później się okazało, że służba bezpieczeństwa gniła od środka i właściwie na przełomie 89 roku 9 zaczęła się sama rozpadać. Ale ludzie Solidarności, którzy brali udział w Okrągłym Stole, tego nie mogli wiedzieć. Tak, więc to był jednak istotny czynnik, który musieli brać pod uwagę. I właśnie też chciałbym spytać o ten lęk przed utratą właśnie tych jakichkolwiek zdobyczy i tej płaszczyzny porozumienia. Ja, pierwsza sprawa, tak jeszcze troszkę żeśmy podsumowali tą kwestię Solidarności, tych wyborów, tego, tak, jak pan mówił, częściowo wolne. No, dla mnie one były normalne, wolne, a nie żadne tam częściowo. Dlaczego? Zanim się pan uśmiechnie, dlaczego? Proszę pana, były takie, są takie analizy, czym ta Solidarność w istocie była. Co to znaczy? Posłuchaj, może się czegoś dowiesz. To nie jest tak, że wiesz wszystko, no. Ja też sporo czytałem i wiem. Były takie, i nadal są takie rozważania, czym w swej istocie była Solidarność. No bo, że związkiem zawodowym, no to takim po prostu to nie, no bo to wiadomo, że ruchem społecznym i tak dalej. Ale pojawiły się bardzo sensowne oceny, opisy mówiące, proszę bardzo, Solidarność to klasyczna polska konfederacja. To wiemy mniej więcej, co to jest, tak? A czym się kończył Rokosz? Czym się kończyła Konfederacja? Nie, proszę Państwa, Sejmem Konfederacyjnym. Tak się to nazywało.
To taki był Sejm przejściowy, który uwzględniał właśnie to porozumienie społeczne między tymi, którzy tam w tym konflikcie w jakiś sposób uczestniczyli. W związku z tym Sejmem Konfederacyjnym każda uczestnik tej konfederacji wyznaczał jakby do tego Sejmu swoich ludzi. Czy możemy w związku z tym na to popatrzeć jak na tą właśnie klasyczną polską konfederację? Otóż proszę pani, z zewnątrz dla konstytucjonalistów, nie mówię polskich, ale innych, tak. To jest właśnie, można powiedzieć, niemal idealny opis wielkiej polskiej tradycji konfederacyjnej. I to, czegośmy się bali, no nie tego, że Jaruzelski nam tu nagle wyjedzie, prawda, z Kiszczakiem, ze swoimi ludźmi, żołnierzami i tak dalej, tylko że oni sami będą po prostu zmieceni, a przy okazji oczywiście coś będzie się działo z nami. Dzisiaj pan może powiedzieć, nasze obawy były nieuzasadnione. No, miło, dziękuję, dziękuję. Chciałbym mieć tą pewność w tamtych czasach, prawda, że to tak łagodnie pójdzie, zwłaszcza, że ja nie bagatelizuję tych 22 tysięcy bezpieki uzbrojonej, ja nie bagatelizuję tego całego aparatu partyjnego uzbrojonego w broń, bo to wiemy z Ursusa. Wiemy, kto w Ursusie chodził po zakładzie z bronią w ręku, prawda? Ja nie bagatelizuję tego wojska, które jednak wykonuje rozkazy. Ja nie bagatelizuję też tych dziesiątek czy setek tysięcy agentury, która też wreczego rusza do działania i że tak powiem, ja akurat docenialiśmy ich skuteczność. Można nawet powiedzieć, dlategośmy wygrali, bośmy docenili ich inteligencję, doceniliśmy ich skuteczność i dopiero wtedy można było rzeczywiście myśleć, jak na to zareagować. Teraz, gdy chodzi o już efekt. No dobrze, efekt w pewnym sensie zaskakuje wszystkich. Czy zaskakuje nas? Bardzo przepraszam. Nawet utrata tego jednego mandatu w Senacie, to ja i nie tylko ja czuliśmy się zawiedzeni. Pan naprawdę był taki, że bierzemy wszystko. No. I wiedzieliśmy oczywiście zarazem, że bierzemy to wszystko dzięki ordynacji większościowej. Dlatego, że kiedy przeliczamy głosy oddane na tamtą stronę, to się okazuje, że oni mają około 40% poparcie. No to ja od razu wiem, że tu się kończą żarty. To nie jest tak, że my tu jesteśmy na absolutnej wygranej pozycji, tylko to były naprawdę wybory, w których ludzie poszli i głosowali w sposób wolny i pomimo to oni uzyskali około 40% poparcia. I tylko to, że to była ordynacja większościowa spowodowała, że wszystkie mandaty wzięliśmy my. Ale ktoś, kto tego nie słucha, nie widzi, nie kalkuluje, to oczywiście w sposób nieuchronny później musi przegrać, dlatego że w sposób nieuchronny później okazuje się, że o proszę bardzo, SLD wygrywa jakieś kolejne, prawda, wybory. To jest właśnie efekt tego typu bagatelizacji, tego typu zjawisk, tego typu sytuacji. Teraz jak to wygrać? Ja tylko przypomnę tak pro publico, tak na wszelki wypadek, żebyście państwo widzieli, że przeciwnikiem oczywiście tego, żeby Solidarność brała władzę w swoje ręce, był Tadeusz Mazowiecki. My mieliśmy trzech kandydatów na premiera. To ja mogę powiedzieć, to był Gieremek, to był Jacek Kuroń, to był Tadeusz Mazowiecki. Co pan się tak śmieje? Ja byłem oczywiście zwolennikiem raczej, czy nawet zdecydowanie, premierostwa albo Gieremka, albo Jacka Kuronia. Post fact, dlaczego tych dwóch? Dlatego, że tylko tych dwóch ludzi formułowało pewną zasadę tych solidarnościowych rządów. Mianowicie robimy tyle, ile nasz ruch Solidarności jest w stanie zrobić, co bierze na siebie i reformuje. Krótko mówiąc, reformujemy ruchem, rządzimy ruchem, uruchamiamy ruch Solidarności do rządzenia państwem. Co to w praktyce oznaczało? No na przykład taką prostą rzecz. Trzeba wymienić wojewodów. To skąd bierzemy wojewodów? Oczywiście nasze struktury w terenie dają kandydatów i w ciągu 2 tygodni jesteśmy w stanie wymienić wszystkich wojewodów. Czy trzeba wymienić dyrektorów wielkich przedsiębiorstw? Tak jest, trzeba wymienić dyrektorów wielkich przedsiębiorstw. Mamy tam wszędzie struktury? Mamy. Prosimy te struktury i w ciągu kolejnych 4 tygodni wymieniamy wszystkich dyrektorów. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy rządzić ruchem. Na tym tle
Tadeusz Mazowiecki jest elitarystą. Elitarystą wyjątkowym po prostu. Krótko mówiąc, jest wyjątkowy, przy czym to jest człowiek wielkiej odwagi, bo on jest w stanie pojechać do stoczni, jest w stanie tam razem z ludźmi strajkować i później wychodzi razem z nimi, tego się nie boi. Ale zarazem on ruchu Solidarności nie zna i nie rozumie. Ja odkrywam po jakimś czasie dopiero, że na przykład Tadeusz Mazowiecki nie wie, że istnieje Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności, że ma swojego szefa, że to jest świetny zespół prawników i że oni mają przygotowany program reform całego wymiaru sprawiedliwości, łącznie z prokuraturą i sądami, prawda? I że jest to jeden w ogóle z najlepszych tego typu programów reform, jakie mamy. Ale w ramach koalicji skonstruowanej przez Jarosława Kaczyńskiego, stanowisko ministra sprawiedliwości, tak, przypada Będkowskiemu z PSL-u. I koniec. I zespół, można powiedzieć, idzie w rozsypkę. Zadania nie ma. A ZSL-u. A Będkowski ma tylko jedno zadanie. Chronić swoich. Prawda? Krótko mówiąc, dlaczego o tym mówię? Bo z pewnego punktu widzenia ruch Solidarności jako całość jest znakomicie przygotowany do przejęcia rządu w państwie i jest znakomicie z pewnego punktu widzenia przygotowany do przeprowadzenia naprawdę głębokich reform. I jeżeli chcemy zobaczyć, jak to się dzieje, że w różnych dziedzinach pewne reformy nie przechodzą, nie wychodzą, to za każdym razem zobaczymy tam błąd polegający albo na tym, że w ogóle źle wybieramy człowieka do zadania, który się do tego nie nadaje, albo nawet jeżeli to jest jakiś ruch w ramach koalicji, to źle wybieramy dziedziny, resorty, które, że tak powiem, bierzemy w ręce i przystępujemy do reformowania. I ostatnia jakby rzecz. Proszę Państwa, jak patrzymy na to, czym jest w tamtym Sejmie druga strona, to druga strona to są ludzie, którzy w całości zaakceptowali cały program Solidarności, w 100%. Odeszli od wszystkiego, co do tej pory sobą reprezentowali, całe centralne sterowanie, wszystko i przechodzą na solidarnościowe pozycje, żyrują, podpisują wszystkie projekty, które Solidarność w tym momencie tworzy i przekazuje do, no, do realizacji. Doktora Myśleckiego, dzisiaj czas, więc przekażę panu mikrofon i to pytanie daje też możliwość do pewnych konkluzji. Ja bardzo Państwa przepraszam, ale mam o 19.35 samolot, muszę lecieć, bo z różnych powodów. Ja tylko powiem tak, że tu nie padła w tej dyskusji jedna rzecz. Kwestia źródeł legitymizacji polityki i w stosunku do Okrągłego Stołu. Taka skrajna organizacja, czy powiedzmy na krańcu znajdująca się, właściwie, żeby utrzymać się, musiała mieć zestaw wartości, od których nie zamierzała odchodzić. I siła Solidarności, że ona jednak dokonała tak bardzo dużo, to było to, że w niej był zakodowany pewien etos, system pewien wartości. Tak daleko idący kompromis, ja już nie chcę, już nie mam czasu nawet ustosunkowywać się do racjonalności tego, no, musiał być jednak zawarty za cenę jakby odejścia od tych pewnych systemów wartości charakterystycznych i dających siłę tej Solidarności i dającej nam możliwość przetrwania tyle lat, no, ryzykując wiele. I o ile w pierwszej fazie, jak przystępowała ta, powiedzmy, elita solidarnościowa czy wokół solidarnościowa do Okrągłego Stołu, myśmy im życzyli, żeby im się udało. Było takie spotkanie. Chyba Tryby Zbyszek nie było, ale był na pewno Adam Mich, nie był Mazowiecki. I myśmy powiedzieli, my wam życzymy, ale my w tym brać udziału nie będziemy. Natomiast sprawa się stała bardzo poważna w momencie, kiedy społeczeństwo spokojnie, bez jakiejś paniki, udzieliło wskazówki
opozycji, która okrągłostołowej również, obalając listę krajową, my mówimy tam wielki sukces w wyborach większości do Senatu, to był wielki sukces, ale tam była wskazanie, lista krajowa została w jakimś sensie obalona. Co to oznaczało? Że owszem, pewne porozumienie i spokojne przejście, pokojowe, bezkrwawe do nowego systemu jest akceptowane, ale nie jest akceptowany PZPR. I w ogóle cała ta strona, bo tak należało to czytać. I wtedy profesor Geremek, którego tutaj tak wysoko sobie ceni Zbyszek Bujak, no mniej może, ale wszystko jedno doceniam jego rolę w historii Polski, powiedział pacta sunt servanda. To znaczy, że umowy się dotrzymuje. To znaczy, że umowa jest ponad wolą społeczeństwa, wyrażoną właśnie w sposób demokratyczny w wyborach. I to był jakby moment, w którym, że tak powiem, rozjechały się widzenie legitymizacyjne polityki układu tej opozycji, która poszła do Okrągłego Stołu i ta, która została poza tym Okrągłym Stołem i została w jakimś sensie zmarginalizowana, bo jednak zwycięzcy piszą wybory. I ta sprawa do dzisiaj właśnie się ciągle nam powtarza. To nierozluczenie, to jakieś lustracje, to jakieś tam te Wałęsa, to wszystko to jest ciągnie się, bo myśmy porzucili na linii do demokracji i wolności system wartości, który w takim trudnym momencie naświetliłby nam i dałby więcej wskazówek. Poszliśmy zbyt daleko w realizm polityczny, a następnie z tego realizmu żeśmy się nie chcieli wycofać. Czyli umowa Okrągłego Stołu była ważniejsza niż wola narodu. I jeżeli myśmy wtedy to wiedzieli i wtedy żeśmy zajęli takie bardzo radykalne stanowisko. I do dzisiaj ta sprawa, jakby powiedziałbym, ściągnie, ona już musi zostać osądzona właściwie przez już następne pokolenia. Tak dziękuję bardzo. Jeszcze raz przepraszam, że muszę iść. Proszę Państwa, odniosę się do tego. Po pierwsze, zgadzam się z wszystkim, co w swojej ostatniej wypowiedzi powiedział Wojtek Myślecki. Chciałem powiedzieć, że rzeczą absolutnie niedocenioną, która dała o sobie znać w wyborach 2015 roku, niezależnie od tego, jak oceniamy ekipę rządzącą i obóz rządzący, jest sprawa energii społecznej i pewnych racji tożsamościowych. Ja dam Państwu przykłady, zacząłem od obozu Kaczyńskiego w 2015, ale są inne dwa dowody takiego niedocenienia energii społecznej. Leszek Balcerowicz uważa, że dokonał fantastycznej reformy, bo jej dokonał. A przecież on jej dokonał dlatego, że energia społeczna uwolniona tymi decyzjami politycznymi i tym wyborem pierwszego niekomunistycznego premiera spowodowała, że komuniści głosowali za wszystkimi jego reformami, które były tak samo jak obecnie się zdarza, upychane kolanem w ciągu paru nocy przegłosowane. Z jakiego powodu? Z powodu woli ludu. Lud wyraził taką wolę i tak silnie określoną, że nawet te 65%, które uzupełniono w ramach paktu, nie było w stanie przeciwstawiać się w Sejmie tej reformie. To jest pokaz siły społecznej, siły energii społecznej. Jeżeli nasze miasto Warszawa się nie zmienia, to nie zmienia się dlatego, że jeszcze przed końcem trzeciej kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz w badaniach społecznych miała ona 60% poparcia. Można się zastanawiać, czy społeczność naszego miasta wyraża energię i wolę i chęć zmiany i innej polityki. I ona w znacznie większym stopniu decyduje niż w wielu wypadkach określone cnoty lub niecnoty samego lidera.
Ja uważam, że miałem wielkie szczęście, że przegrałem konfrontację z Hanną Gronkiewicz-Waltz, bo nie byłoby mi łatwo rządzić ludem Warszawy, który w 60% ma kompletnie inny system wartości i zupełnie innych rzeczy jest niezadowolony i zadowolony, co wykazują te ostatnie wybory. Teraz kamyczek do ogródka, który mi tu wrzucił Zbyszek Bujak. Proszę Państwa, przy okrągłym stole pod jednym względem opozycja, mówiąc językiem Józefa Piłsudskiego, nie przepracowała w sobie problematyki ekonomicznej. Chcę powiedzieć, że prawdziwym początkiem wielkich reform w Polsce była oczywiście reforma Wilczka. Dopiero teraz zaczynamy wracać do tego konserwatywno-liberalnego zdefiniowania wolności gospodarczej, w której Wilczek powiedział jako minister rządu Rakowskiego, wszystko co niezabronione to dozwolone. To jest przecież podstawa wolności gospodarczej pod rządami prawa. Jeżeli prawo czegoś nie zabrania, to władza, demokratyczna władza nie może obywatelowi, przedsiębiorcy tego zabronić. Tymczasem przy okrągłym stole przypomnę, że były długie debaty na temat indeksacji, czyli strona solidarnościowo-opozycyjna była kompletnie jeszcze zanurzona w takiej związkowo-klasowej walce z władzą, a za chwilę ta władza miała nam wpaść w ręce. Na końcu chciałem powiedzieć w ramach tej dyskusji, kto miał być pierwszym premierem rządu niekomunistycznego. Myślę, że byłoby bardzo ciekawe, gdyby w ramach takiej historii alternatywnej zastanowić się, co by było, gdyby tym premierem był Jacek Kuroń, dlatego że ci, co są na prawicy, uważają, że oczywiście on jest na lewicy, ale ja chciałem podkreślić, że Jacek Kuroń, z którym wiele razy w życiu się nie zgadzałem, miał dwie cnoty, których nie mieli jego konkurenci. Po pierwsze, był człowiekiem nie tylko ruchu społecznego, ale był człowiekiem umiejącym budować struktury. KOR był taką strukturą. Wolne związki zawodowe, niezależna oficyna wydawnicza. To były struktury, które powstawały w ramach środowiska korowskiego. I Jacek Kuroń miał jedną cechę, która w Polsce jest absolutnie unikalna. Mianowicie, ktoś chce poszemrać, to niech powie to głośno zamiast taki szmer delikatny. Dobrze, no wypowie się pan później. Jesteśmy wolni w wolnym kraju. Chciałem powiedzieć, że on umiał współpracować z ludźmi wybitniejszymi od niego, którzy znali się na rzeczach pewnych lepiej niż on, którzy mieli zupełnie inną indywidualność, a to jest w Polsce cnota rzadka. Nie, to proszę poczekać. Proszę zaraz będzie sekcja pytań. Niektórym z Państwa marzy się natychmiastowy skok do Szwajcarii. Demokracja bezpośrednia. Wszyscy mówią, ale Szwajcarzy nie mówią jednocześnie. Więc chciałem powiedzieć, że najbardziej zanegowany tutaj przez Zbyszka Bujaka jest problem szekspirowski. Otóż indywidualność przywódcy, jego ambicje, jego wielkość lub małość, podkreślałem przed chwilą pewne wielkie cechy Jacka Kuronia przy różnych jego słabościach i błędach życiowych. To, co się stało w wypadku rządu mazowieckiego, było w sensie historycznym absolutnym fenomenem. Otóż kiedy Michnik napisał swój wieszczy artykuł, wasz prezydent, nasz premier, Mazowiecki z nim polemizował, a po chwili zgodził się być premierem. Czyli zgodził się być premierem w sytuacji, którą poprzednio oprotestował, bo to on był premierem. Dodam jeszcze, że kiedy został premierem, to wiemy to z dokumentów, to swojemu największemu konkurentowi Geremkowi zaproponował posadę wiceministra spraw zagranicznych. Otóż, proszę Państwa, można różnie opisywać Polskę. Ja uważam, że jesteśmy wspaniałym krajem, wspaniałych ludzi, ale na co dzień niszczy nas małość. Małość, małość, miałkość. I to, co się rysuje
Z wszystkich tych sporów wokół okrągłego stołu, ze sporów po okrągłym stole, to jest jakiś wielki triumf polskiej małości nad polską wielkością. To było wielkie zwycięstwo, impas się udał, bardzo wiele rzeczy nam się udało, ale następnie to wszystko zczezło z powodu małości. Tą małością był stosunek do lustracji, tą małością było nagłe uznanie, że jedyni profesjonaliści w tym kraju to są byli aparatczycy. Jak byli tacy świetni, to dlaczego PRL tak słabo prosperował? Słowem, te wszystkie rzeczy później, które wychodziły, to była małość. I ja starałem się w moich wypowiedziach podkreślić to, co moim zdaniem było wielkie, nawet jak się z tym nie zgadzałem, a podkreślić jednocześnie i wychwycić to, co było dowodem, jak ta małość zżerała tę wielkość, jak te małe ambicje, absolutnie nieskrojone na ten epokowy przełom, zżerały wszystko, co było naszym sukcesem. Czyli zasada, że jeżeli nie ja wygrywam, nie mnie jakieś stanowisko się trafiło, nie ja byłem w stanie, to musi być złe, bo to nie jestem ja. A na tym polega właśnie wielkość, żeby zrozumieć, że wygrywamy my wszyscy, kiedy wybitniejsi, odważniejsi, im się coś udaje, a jeżeli umiarkowanie wygrywa, to cieszmy się, że wygrało umiarkowanie, a nie martwmy się, bo myśmy chcieli, żeby wygrała skrajność. No na tym polega w polityce wielkość i wielkie narody mówią, że stałe są tylko nasze interesy, a nie nasze szlachetne intencje. Czyli chodzi o to, żeby skończyć gdzieś z tą filozofią po prostu obitego tyłka i tego związku dupy z batem, tylko po prostu pokazywać, że potrafimy się wznieść ponad nasze urazy, ponad nasze kompleksy i potrafimy się dźwigać ku wielkości. I ja uważam, że po czasie widać, że ten impas okrągłego stołu, wówczas byłem sceptyczny, ale nie byłem jego przeciwnikiem, ten impas był bardzo udany. Okazało się, że to jest wielkim sukcesem i nie umieliśmy tego sukcesu wygrać, czyli zajęliśmy się tym, w czym jesteśmy mistrzami świata. Jesteśmy mistrzami świata w przegrywaniu zwycięstw. Dziękuję. Czesław Bielecki dokonał już takiego podsumowania okrągłego stołu i transformacji właściwie z dzisiejszej perspektywy. Ja bym teraz poprosił Zbigniewa Bujaka o też takie 3-5 minut podsumowania z dzisiejszej perspektywy. Nie, ale perspektywy. Może przejdźmy do pytań, bo państwo tam już bardzo chcą. Nie, no to ja bym wolał już po wszystkim ewentualnie. Dobrze, to w takim razie otwieram sekcję pytań. Proszę. Dobry wieczór. Ja chciałem się trochę spozycjonować. Przez 2 lata, od 1988 roku do 1990 roku, byłem radcą prawnym, polskim radcą prawnym Barbary Piaseckiej-Johnson. I wiem trochę więcej, może nawet niż pan Bujak, na temat okrągłego stołu i tych decyzji, które miały zapaść. Sam byłem świadkiem rozmowy, jak wasz rzecznik prasowy powiedział: pani Barbaro, przecież to jest tylko dla ludzi jakieś widowisko. Tak naprawdę wszystko się ustawiło w Magdalence. I mam tutaj do pana, nie będę żadnej kontrowersji tutaj wstawiał, tylko mam do pana doktora Kozłowskiego takie pytanie. Proszę pana, Magdalenkę protokowało 3 ludzi, w tym Jacek Ambroziak, który później pilnował Mazowieckiego jako szef Urzędu Rady Ministrów. W 2008 roku, odpowiadając na interpelację poselską, minister Ziobro powiedział, że protokołów z Magdalenki nie ma. Protokoły z Magdalenki są. I są osoby, które nawet mają kopię tych protokołów. Oczywiście nie wszystkich było, spotkań w Magdalence było 7. Jest pytanie takie, czy IPN w zbiorze zastrzeżonym odnalazł te protokoły, albo jeżeli ich nie odnalazł, czy ma chęć ich odnaleźć i je opublikować. Wtedy stół okrągły zostanie wywrócony. I pytanie drugie zagadnienie. Ja, szkoda, że nie ma doktora Myślickiego. Tak się złożyło w mojej praktyce radcy prawnego, że przez 7 lat pracowałem razem drzwi z panem Andrzejem Gdulą. Nazwisko pewnie panu Bojakowi znane.
To był zastępca Kiszczaka, zresztą jego krewny, który razem z Lechem Kaczyńskim ustawiał Magdalenkę, jak również okrągły stół. Ja nie byłem nigdy pracownikiem państwowym, to było już na jego wiligaturze w Europolgazie, ponieważ lubimy żywiecczyznę, żeśmy sobie bardzo często dyskutowali właśnie o Magdalence i o okrągłym stole. I pytanie jest następujące. Kto zażądał od Kiszczaka wyrzucenia doktora Morawieckiego z Polski? Niestety doktor Wojciech Myślecki jest nieobecny, ale i strona, powiedziałbym, partyjno-rządowa oraz, jak to się mówi, władze bezpieczeństwa wskazują na panów. Przeskazał wam lider Solidarności Walczącej i dlatego został wyrzucony z Polski. Ja nie będę już dalej dyskutował. Ja nie będę dalej dyskutował, tylko to, taka anegdota dobrze, dla pana. Chcielibyśmy też, żeby inne osoby dla pana doktora Bieleckiego. Czy pan zna taką anegdotę? Wasz prezydent, nasz premier, powiedziała Angela Merkel po wygraniu przez Komorowskiego wyborów prezydenckich w 2010 roku. Proszę państwa, ja proponuję, żeby w tej dyskusji, w której mówimy, co myślimy, powstrzymać się od insynuacji. Ja takich nie robiłem. Natomiast mogę pana zapewnić, że, bo ja mam pamięć słonia, że ja poznałem Kornela Morawieckiego, nie spotykałem w piwnicy, jak to się mówiło, w podziemiu. Natomiast poznałem go w roku pańskim 88, kiedy pierwszy raz wyjechałem na zachód po 10 latach. Poznałem go w Londynie. I zapytałem go, dlaczego wyjechał. On powiedział, bo go przekonano, że Andrzej Kołodziej ma raka i to jest jedyny sposób wyleczenia go. Ja zapytałem, dlaczego im uwierzyłeś, bo na przykład kiedy różni wysłannicy przekonywali Michnika, że wyjechał na Lazurowe Wybrzeże i jego koledzy w procesie też byli właściwie gotowi wdać się w te rozmowy, to Adam Michnik złapał się kaloryfera i powiedział, że on nie wyjdzie z celi i jak wiadomo zablokował to swoją determinacją, on jeden zablokował tamten impas, w który wpuściła ich bezpieka i chwała mu za to, niezależnie od tego, co dzisiaj myśli, mówi i tak dalej, historii, jak u Orwella, nie produkujemy wstecz. Więc chciałem panu powiedzieć, że z tego, co ja wiem, a co mówił mi Kornel Morawiecki, on został po prostu poddany pewnemu szantażowi moralnemu w związku z tym, że rzekomo chory był na raka Andrzej Kołodziej, a nie był. I w związku z tym on się zgodził na to, żeby wyjechać, no a potem nielegalnie wrócił do Polski. Więc nie twórzmy legend tam, gdzie tych legend, tam gdzie jest, by tak powiedzieć, są świadkowie historii. Nigdy mnie wtedy nie powiedział wolny człowiek w wolnym kraju spotkany w Londynie po raz pierwszy, że ktoś go wyrzucił. Więc nie produkujmy, bywają spiski, bywają intrygi w polityce, ale nie twórzmy teorii spiskowych tam, gdzie znamy rzeczywistość. Ja ją znam. Ale w ogóle, jeżeli pan będzie chciał różne rzeczy posprawdzać, to wie pan, ja wiem tyle, ile wiedzieć chcę, i na ogół znam dość dużo faktów. To już może zostawmy tę salę, ale nie twórzmy legend na temat tego, kto Polsce wybiera premiera. Wie pan, jak sprawy wyglądają. W Polsce niestety wybiera się złych lub dobrych premierów i Angela Merkel ma na to nikły wpływ. Zarówno na kandydatów, jak i na wybranych. Nie przesadzajmy. Proszę państwa, to my w IPN jesteśmy, tak? IPN jest zainteresowany tym, żeby, mam nadzieję, poznawać jakieś różne szczegóły, może nawet nieznane, dotyczące okrągłego stołu. I w tym wypadku akurat jest pewna rzecz. Kupiłem sobie tą książkę, bo to dobrze brzmi, psychologia okrągłego stołu. A tych problemów o charakterze psychologicznym tam było mnóstwo. W związku z tym od razu się zainteresowałem, czy aby tam znajdę właśnie te opisy. Mało, bardzo mało. Proszę państwa, jeden z psychologicznych problemów okrągłego stołu to było to, kto by chciał przy okrągłym stole zasiąść, a nie może.
nie ma miejsca albo jakieś inne są przyczyny. Z tego punktu widzenia mieliśmy problem psychologiczny z dwoma ludźmi. Po pierwsze Konfederacja Polski Niepodległej i sam szef, czyli Moczulski. Moczulski postawił bardzo radykalne hasło niepodległości. No i teraz, czy on z tym postulatem rzeczywiście w tym momencie historycznym może usiąść do okrągłego stołu? No, rzeczywiście po naszej stronie było tak, że po pierwsze nie bardzo, a po drugie to jest ktoś. No to jednak ta Konfederacja Polski Niepodległej to jest duża siła, także logistyczna. No to jak oni nam, że tak powiem, zaatakują okrągły stół, to rzeczywiście są w stanie go zdeprecjonować. Wtedy Jacek mówi, słuchajcie, ale Moczulski to jest odpowiedzialny polityk. Pozwólcie, że ja z nim porozmawiam. I poprosił go o rozmowę. Powiedział, słuchaj, znasz swoje hasła, znasz jakby obraz swojego ugrupowania. Powiedz, czy ty, że tak powiem, uważasz, chcesz, garniesz się, musisz usiąść do okrągłego stołu. On mówi, no nie wygłupiaj się. Po prostu ja akurat w tym momencie nie mogę. Ale z tego, co wiem, negocjujecie kwestię, że to jest jednorazowy kontrakt i następne wybory są wolne. Tak, to ja startuję w następnych wyborach. Dziękuję bardzo, mnie to wystarcza. Dlaczego ta rozmowa się mogła odbyć? No właśnie dlatego, że jak Jacek Kuroń sam mówi, to jest dużej klasy, odpowiedzialny polityk, zna historię, on wie, jak tego typu rzeczy się w historii rozgrywały. Drugie pytanie było, a co z Solidarnością Walczącą? Jest taka, jest Kornel Morawiecki. Czy możemy, bo to pierwsze pytanie, czy Kornel Morawiecki to jest rzeczywiście uczciwa, zaufana osoba? Tak, jest, nie ma wątpliwości. Czy koło niego są inne osoby, co do których zaufania nie mamy? Tak, są. No dobrze, ale to nie wpływa na ocenę jego samego, prawda? Ale on sam jest przeciwny okrągłemu stołowi. No to rozmawiać z nim, nie rozmawiać, a jak rozmawiać, to o czym, prawda? Zadajemy sobie podstawowe pytanie. No dobrze, jak on jest przeciwny okrągłemu stołowi, to jaka jest jego zdolność logistyczna całej Solidarności Walczącej, żeby, że tak powiem, nam ten okrągły stół zaatakować, zdeprecjonować, prawda, zrobić jakąś dużą społeczną akcję. No więc czekamy na ocenę, jaka jest jego zdolność do przeprowadzenia takiej akcji. Zerowa. Aha, no dobrze. W takim razie nie musimy, że tak powiem, się przejmować tym, będzie mówił, nie będzie mówił, robił, nie jest zdolny, że tak powiem, nie ma tej zdolności. Okej. To była decyzja, dlaczego ta psychologiczna decyzja, dlaczego akurat Kornel Morawiecki nie jawił nam się jako potencjalny jakby problem przy okrągłym stole. Dziękuję. Myślę, że mamy czas jeszcze na jedno pytanie. A pan odpowie w sprawie protokołu z Dobrze, za sekundkę odpowiem. Ja tylko odpowiem, proszę pana, wszystko co jest proszę publikować, naprawdę w żadnym momencie nie padło tam ani jedno słowo, którego byśmy się wstydzili. No, a to kieliszka pan nie pokaże? Dzień dobry panom. Chciałabym zadać pytanie panu Bujakowi. Dlaczego pan wyrzucił legitymację Solidarności i wszystko, co związane z Solidarnością? Nie, na to proszę pana, na to będziemy odpowiadać od razu, natychmiast. Co znaczy, że pani mówi wyrzucił? O czym pani mówi? O czym? Jakim zwrócił? O jakim zwrócił? Wyrzucił. Pani mówi wyrzucił. No, już mówi nie wyrzucił. Informuję panią bardzo, bardzo uprzejmie. Ta legitymacja nie Solidarności, tylko pamiątkowa legitymacja ze stanu wojennego, pamiątkowa legitymacja wręczona mi przez jedną z grup konspiracyjnych, została oddana na aukcję na rzecz domu dziecka. Dodatkowo informuję panią bardzo, bardzo uprzejmie, że w tym czasie, w tym domu dziecka bywało, że rano dzieci nie miały bułek i mleka na śniadanie.
Bywało, że pracownicy tego domu dziecka, a to już jest rzeczywiście, że tak powiem, nasz rząd, nasz wojewoda, nasz prezydent Warszawy. W tym czasie pracownicy za swoje już bardzo skromne pieniądze często kupują te bułki, 30 bułek, prawda, i tam 15 litrów mleka dla tych dzieci w domu dziecka. I jedynym moim problemem poważnym jest to, że w tym czasie na tej aukcji na rzecz tego domu dziecka mundur Kiszczaka idzie za 1 000 000, a moja legitymacja idzie za 70 tysięcy. Taki jest stan społeczny w tamtym czasie. I ja mam pełną świadomość, że w pewnym sensie za tą dramatyczną sytuację tego domu dziecka odpowiadam ja. I chciałbym, żeby pani wiedziała i wszyscy inni, że jest wielką polską tradycją robienie tego typu zbiórek, robienie tego typu aukcji na pomoc tego typu ludziom. I to jest tradycja, że oddaje się na takie aukcje rzeczy najcenniejsze, łącznie z pierścionkami zaręczynowymi, łącznie z obrączkami ślubnymi. Tak to się robiło, żeby pomagać rodzinom po powstaniu styczniowym, listopadowym, w II wojnie światowej i nie tylko. Tyle o mojej legitymacji. A legitymacji Solidarności mam, trzymam. Gdybym wiedział, że pani zada to pytanie, to bym je przyniósł. Ostatnie, krótkie pytanie. Nie wstydzi się pan za Solidarność? Proszę pana. Moje przepraszam za Solidarność zawierało w sobie, jak pan przeczyta w książce ten fragment, to odniesienie, że nie spodziewałem się, że rządy solidarnościowe, bo tamten rząd był rządem solidarnościowym, kolejne rządy były rządami solidarnościowymi, że te rządy potrafią, już nie mówię, no może sprzeniewierzenie się to za duże słowo, ale nie za bardzo, że te rządy potrafią zrobić takie systemowe błędy, że te rządy potrafią pominąć, że tak powiem, taki dorobek i takie osiągnięcia Solidarności, które mieliśmy w ręku. Mogliśmy przy pomocy jakby tych ludzi, tych programów, tych projektów naprawdę pokazać, na czym polega sztuka rządzenia państwem. Ale na tym poprzestańmy, bo ja wiem, no dobrze. Paweł Zdun, takie pytanie nawiązujące do zapowiedzi, że być może ukażą się dokumenty z Magdalenki. Teraz ja mówię. Jak panowie myślą, co się musi w Polsce stać, żeby z kraju, z państwa, które ja oceniam jako państwo wciąż okrągłego stołu, przejść do wolnej, niezależnej i suwerennej Rzeczpospolitej? Czy musi tylko wymrzeć to pokolenie, które czymś jest związane układami z komunistami? Czy może tylko jakaś ekspiacja, jakieś nawrócenie? Proszę pana, wie pan, moim współpracownikom w podziemiu, ja mówiłem zawsze, że policja polityczna, komuniści to mi przeszkadzają na 10%, bo miałem perukę, zmieniłem kompletnie środowisko, póki mnie nie złapali, byłem wolny, a na 90% przeszkadza mi bolszewia wokół nas i w nas. I jak pan przejrzy monografię Historia biznesu patriotycznego, historia biznes patriotyczny, historia wydawnictwa CDN, wydana przez Europejskie Centrum Solidarności, to w gruncie rzeczy zawsze był ten sam problem. Zbyszek Bujak nie robił tak przy kręciołkach jak moi współpracownicy. Na przykład był wielki spór w podziemiu rzeczywiście o to, bo był spór o to, czy prasa powinna być płatna. I Zbyszek powiedział, bo to jest wolny rynek. Nie, było gorzej, proszę pana. Po prostu
jak ktoś był poważnym producentem wolności, myśmy byli producentami wolności, myśmy drukowali między 11 a 15 tysięcy tygodnika Mazowsze tydzień w tydzień, żeby nie wpaść, myśmy zadawali się z hurtownikami. Czyli dla nas partnerem był kolportaż na poziomie 500 egzemplarzy. To i tak było, oznaczało tych punktów 20, 15. Otóż myśmy nie chcieli mieć detalistów, bo uważaliśmy, że najprościej nas namierzą przez detalistów. I w pewnym momencie cała redakcja tygodnika i różni jego kolporterzy doszli do wniosku, że jak ludzie chcą mieć tak zwaną świeżą mazowszankę, no to muszą się przedstawić jako hurtownik. I w ten sposób rozdają krewnym i znajomym królika 50 czy 100 egzemplarzy, a te 400 palą w kominku, bo nie zbudowali żadnej struktury. Natomiast jeżeli będą musieli za to płacić z niewielkim przesunięciem w czasie, to się okaże, kto naprawdę jest hurtownikiem i pieniądz ich zweryfikuje. Gdzie się kończy, jest prawda, a gdzie jest mistyfikacja. Więc jeżeli pan mówi, czy my jesteśmy, kiedy będziemy wolni, ja uważam, że dzisiaj na nas nie ciąży okrągły stół. Na nas ciążą bezsensowne kompromisy i błędy popełnione dużo później, bez żadnego w ogóle związku z Magdalenką, kompromisem okrągłego stołu. Przecież w Polsce rządzi dzisiaj drugie pokolenie, to jest pokolenie moich dzieci, a ich szefowie to są ci, którzy mieli 30 parę lat i ich kariera zaczęła się w wolnej Polsce. Czyli wyrosło już drugie pokolenie ludzi, którzy nie wierzą, że można coś zrobić. Myśmy wierzyli i nam się to udawało, a oni nie wierzą w to. Nieważne, czy są sędziami, ministrami czy naczelnikami wydziału. Ja mogę panu tylko powiedzieć tyle, żeby pan rozumiał, do jakiego stopnia jestem z panem solidarny, że kiedy wchodzę do jakiegoś ważnego urzędu i portier mnie pyta pana godność, moja rutynowa odpowiedź, może pan cytować ją i używać jej bez copyrightu, mówi tak, i moja rutynowa odpowiedź brzmi tak, godność straciłem w urzędach Rzeczpospolitej, mam tylko nazwisko, Bielecki jestem. I następnie lustruję tego portiera, czy on się uśmiecha, czyli ma pewien iloraz inteligencji i dystansu do życia, czy on się czuje obrażony, czy jest to jakiś kompletny tempak, który nie rozumie polskiego języka. Więc proszę pana, my się męczymy dzisiaj w Polsce po 30 latach sami ze sobą. My jesteśmy wolni, demokratyczni, zmieniają się władze, a są rzeczy, które się w Polsce nie zmieniają. Odsyłam pana do moich tekstów, kto naprawdę rządzi Polską. Polską rządzi 700 tysięcy urzędników. Jak robić swoje, co jest poradą dla różnych szefów, jak sobie mają radzić z aparatem, który jest często równie nieznośny, równie bierny, równie oportunistyczny, równie marny i nieprofesjonalny, jakim był aparat komunistyczny. Niestety tak jest. To jest nasz kraj, a nie jacyś oni. To jesteśmy my. Raz my jesteśmy u władzy, raz oni, a pewne rzeczy się nie zmieniają. Czy to jest wypowiedź optymistyczna? Nie. A czy to jest odpowiedź kompletnie pesymistyczna? Też nie, dlatego że to zależy od nas. To zależy od każdego z nas, od tego, jak wychowujemy swoje dzieci, czego żądamy od swoich szefów, czego jako szefowie żądamy od swoich współpracowników. Dziękuję bardzo. Proszę pana, pan w swoim pytaniu założył, tak ja to odczytuję, że oto wciąż obserwujemy jakieś bardzo autorytarne, a czasami wręcz totalitarne, przejawy totalitarnego sposobu myślenia, działania. Ja obserwuję to samo, ale proszę. Agenturalne. No dobrze, proszę pana, nawet jeżeli o tym pan mówi, to ja za chwilę do tego wrócę. Otóż ja przez jakiś czas także uważałem, że istnieje coś takiego specyficznego jak Homo Sovieticus i że ta diagnoza, że to jest prawdziwa i że w takim razie potrzebna jest właśnie jakaś operacja, nie wiem, politologiczna, intelektualna, filozoficzna, która po prostu raz na zawsze z tym Homo Sovieticus skończy. Dopóki nie zobaczyłem,
że oto pojawia się nowe, młode pokolenie, naprawdę ono już nie ma nic wspólnego z homo sovieticus, a autorytarny, a nawet często totalitarny sposób myślenia ma się świetnie, po prostu. Pierwszy z brzegu przykład. Pierwszy z brzegu przykład. Oto powstaje struktura, cała biurokratyczna, wielka struktura, obsługująca te dopłaty z Unii Europejskiej. To osobny rozdział, czym te opłaty są, dlaczego to jest i tak dalej. Ale powstaje nowa struktura. Tam się zatrudnia nowych, młodych ludzi, dopiero co po studiach, znających języki. Europa po prostu pełną gębą. Już lepiej, nowocześniej, bardziej wykształcenie nie można. No i teraz mój sąsiad dowiaduje się, że może dostać fundusz, dopłatę z tej Unii Europejskiej, prawda, tylko musi wypełnić wniosek, prawda? No więc idzie, bierze ten wniosek, przegląda, tam jest 120 stron do wypełnienia. Złapał się za głowę, popatrzył, podzwonił jeszcze, popytał. Mówi, słuchaj, wypełnienie i wysłanie to jest nic. Ty dopiero zobaczysz, jak się zaczniesz rozliczać. Ale on, choć starszy człowiek, to jednak posługuje się internetem. Więc wchodzi na stronę Brukseli, tej no, biurokratycznej, strasznej Brukseli, prawda? Odnajduje oryginalny ten wniosek, tak jak on jest, tam brzmi po angielsku. I okazuje się, że to jest tylko 12 stron. Nawet choć aż za dobrze angielskiego nie zna, nawet by po angielsku to wypełnił. Więc mówi też mnie o tym, sprawdzamy, jak to się stało, że jest 120 stron. Otóż to ci młodzi ludzie, to ci prawnicy z polskiej szkoły prawniczej przystosowali to do polskich warunków. Ci nowi młodzi ludzie. Pan to sobie wyobraża? Mnie po prostu zatkało. I mogę panu powiedzieć, że z tego typu problemami, z tego typu myśleniem, my mamy problem na każdym kroku. Podam panu inny przykład, który akurat dla mnie jest ważny, a w jakimś sensie dla nas wszystkich. Proszę pana, uchodźcy z Czeczenii, kobiety z dziećmi są u nas trzymane w więzieniach i te dzieci z tymi matkami mogą sobie wyjść na spacerniak, prawda? Bo to są ośrodki zamknięte. A jak mówimy Czeczenia, to ja mam świadomość, z konspiracji jeszcze mam świadomość, że Czeczeni walczyli w Afganistanie. I jak oni się bili i walczyli tam z bronią w ręku, my tutaj pokojowo, to ja miałem świadomość, że my razem, i oni też mieli świadomość, że my jakby razem trochę łapiemy tą Moskwę za gardło. I w związku z tym ja mam pewne poczucie braterstwa krwi z nimi. Jak słyszę takie historie, to przyjmuję je z bólem. Ale kto zarządził, kto tym zarządza? Urząd do Spraw Uchodźców. I to kto tam pracuje? Młodzi ludzie. Dopiero co pokończyli studia. Nie mają już nic wspólnego z bolszewią, z niczym. I teraz, paradoksalnie, ja oczywiście zawsze bywam na tych manifestacjach 11 listopada. I tu oczywiście rozmawiam z nacjonalistami, z narodowcami. Oni patrzą na mnie i rozmawiają w zasadzie ze mną nawet z pewnym obrzydzeniem, bo oni coś wiedzą o mnie, jak mnie rozpoznają oczywiście. Ale pytam ich, powiedzcie mi, a jakie jest wasze stanowisko? Bo nie lubicie uchodźców, nie lubimy, nie chcemy. Ale te Czeczenki z dziećmi, to też byście trzymali w tym więzieniu. I oni mi mówią, no nie, no co pan, no jak tak, no tak nie można, prawda? Więc pokazuję panu, że w różnych sferach my mamy do czynienia z mentalnością autorytarną, bywa, że mamy do czynienia z mentalnością totalitarną i ona już nie ma nic wspólnego. Ona korzeniami nie tkwi w ogóle, że tak powiem, w tym przeszłym nam znanym sowieckim systemie. Ona ma już kompletnie jakby swoje nowe, całkowicie źródło. I o tego typu
przykładach mógłbym panu opowiadać, można powiedzieć, godzinami, ale ja nie opowiadam. Proszę Państwa, ja broniłem się przed przyjściem tutaj. Dlaczego? Dlatego, że ja mówię o tym wszystkim chętnie, ale staram się iść do szkół, do liceów, kiedyś do gimnazjów, staram się na uczelniach robić warsztaty, prezentacje właśnie młodym ludziom, żeby im pokazywać, na czym polega ten totalitarny wręcz nieraz, czy autorytarny sposób myślenia i, że tak powiem, co z nim robić. I teraz pan mówi o agenturze. Nie ma, w Pęcicach byłem, chyba kojarzę, gdzie byłem. Byłem. Nie, w Pęcicach nie. Ale co, chce pan znać adresy tych więzień, to panu podam później. I teraz ostatnia kwestia. Agentura. Proszę pana, zacząłem pracę jako szef służby celnej. Tam zetknąłem się jakby z pracownikami, urzędnikami właśnie, no, na różnych poziomach. I teraz, proszę pana, kiedy pan podejmuje decyzję o awansach, to w tym momencie musi pan tak jakby też ocenić te cechy mentalne tych ludzi. Proszę pana, w Europie, tej starej, normalnej, dobrej Europie, to się nazywa clearing procedures. To są procedury, które pozwalają uniknąć awansów takich ludzi, którzy właśnie ze względu na swoją mentalność awansować nie powinni. To one pozwalają zabezpieczyć się przed przyjęciem takich ludzi, którzy ze względu na swoją mentalność w tej służbie pracować nie powinny. Nie powinni. Tu znowu jest pewna ciekawa cecha. Mogę panu od razu powiedzieć. W służbach kontroli i nadzoru nie wolno zatrudniać ludzi, którzy lubią kontrolować i nadzorować. Clearing procedure ma po prostu testem sprawdzić, czy ma pan takie skłonności. Jak pan ma, out, won, nie wolno. Nawet dla pana bezpieczeństwa. I proszę pana, ludzie o agenturalnej przeszłości przy pomocy clearing procedure są ustawieni, są usuwani, wychwytywani, usuwani bez najmniejszego problemu. To są ludzie, których mentalność inaczej pracuje. I do tego, żeby im podziękować, ja nie potrzebowałem, proszę pana, żadnej ilustracji, ja nie potrzebowałem żadnych teczek, nie potrzebowałem niczego. Pierwszych kilka jakby takich testowych spraw i już wiem, z kim mam do czynienia. I pozwolę sobie jako przedstawiciel młodej kadry urzędniczej poniekąd zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Odpowiem tylko na pytanie o protokoły. Nie, proszę pana, to tak to nie ma. No musi być jakaś anegdota na koniec. To ja mam ochotę mojego przyjaciela przetestować, bo on ma, proszę państwa, 221 IQ, 170 jak mówi, 50 jak pisze. Może jednak ja odpowiem jest na tam, pytanie, które padło też pytacie, pod moim adresem i przeniesiemy jeden, dyskusję do kuluarów. Bo mówiłem, że ma 121, ten jeden ma ode mnie, bo ja sobie i tak poradzę, a on kurczę tak lubi, że... Proszę państwa, więc anegdota, bo tu pan mi przed przyjściem pokazał kieliszek. Z Magdalenki. Pili? Pili. A Lech Kaczyński pił? Pił. A mamy zdjęcia? Tego do końca nie wiem, bo ja, Władek Frasyniuk, Lech Kaczyński, jak tylko widzieliśmy tych z kamerą, jak widzieliśmy tych z aparatami, tośmy odstawiali kieliszki, koniec, nie ma, nie pijemy. Jak oni znikali, to my w swoim gronie, pach, pach, za powodzenie beznadziejnej sprawy. Ej, proszę pana, jak pan siedzi przy stole i je, to ma pan to swoje grono. Może pan przepić jeden do drugiego. No ale zaczynają się, jest to pierwsze spotkanie, na którym ja jestem. To jest pierwsze w trakcie okrągłego stołu spotkanie. No, jest napięcie. Albo się rozejdziemy, albo spróbujemy go jakoś rozładować. Zapraszają nas do tego pierwszego obiadu wspólnego. Siadamy, jemy, rozmowa idzie, patrzymy, Kiszczak wstaje, bierze kieliszek do ręki, będzie toast. No dobrze, czekamy, niech będzie. I on wznosi kieliszek za zdrowie generała Jaruzelskiego.
My zesztywnieliśmy. Ja patrzę na jednego człowieka w naszym gronie, który jest na tyle inteligentny, że jest w stanie błyskawicznie wymyśleć, co robić. To jest Adam Michnik. Jego twarz stężała. Wzrok się zrobił zimny, chłodny, nieruchomy. Znam ten stan jego, takiego totalnego napięcia. No ale jak on nic nie wymyśli, to koniec. To są oczywiście mikrosekundy, to nawet nie sekunda. Kiedy patrzę, w kącikach jego ust się pojawia jakiś refleks, twarz się lekko rozluźnia, to zimno z oczu ustąpiło, mówię, aha, już wie. Okej. Czy pijemy? Pijemy. Dlatego, że po tamtej stronie, o okrągłym stole, decyzję podjął Jaruzelski. To jak Jaruzelskiemu się coś stanie, to żadnego okrągłego stołu nie będzie. Więc pijemy. Wypiliśmy, polali, wstaje Adam Michnik, podnosi kieliszek. Czyje zdrowie wypił? Czesławie. Panie, myśmy to widzieli. Czesławie, czyje zdrowie wypił? Lecha Wałęsy. Czesiek. To jest odpowiedź w sytuacji, gdyby moje IQ było 90. Daj trochę więcej. Ja powiem mój kawał. Daj trochę więcej. Nie, no to już. Premiera Wałęsy, którego wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych będzie Czesław Kiszczak. Pomylił się o tyle, żeście wybrali Czesława Kiszczaka, to jest pierwszego premiera demokratycznej Polski. To był, proszę pana, ja panu mówię o pierwszym toaście, to był kolejny. Adam Michnik wnosi toast za zdrowie Andrzeja Sacharowa. Dobry toast? Bardzo dobry. Dlatego, że to, co my jesteśmy w stanie zrobić, rzeczywiście w ogromnej mierze, silnie i głęboko, wiąże się z tym, czego w Rosji dokona Andrzej Sacharów. Nawet Jacek Kuroń uważał, że Andrzej Sacharow tak naprawdę jest ojcem całej opozycji w całym bloku wschodnim. I dla nas chyba wszystkich jest autorytetem. Kiszczak stężał, twarz mu stężała, ale trzeba przyznać, toast wypił. Proszę państwa, innych toastów nie pamiętam, dlatego że nie jestem anegdociarz. Jedyne, czego żałuję, że tam nie było Janka Lityńskiego, bo on by pamiętał wszystkie. A tam nie było, że tak powiem, takiego odpicia. Tam cały czas były toasty i wszystkie toasty były rodzajem pojedynku. Więc historia toastu, gdyby ją się dało wyciągnąć z tych filmów, to jest odrębna, ja uważam, bardzo ciekawa opowieść. A wszystkim, których to razi, jakby polecam tylko jedną myśl, taką moją myśl. Wódka jest dla ludzi mądrych. Kto tego nie rozumie, niech nie pije. Niech nie pije ani kropli, nawet piwa. Trudno oczekiwać, że od kilku wspólnych toastów uczestnicy tych posiedzeń w Magdalence zmienią dramatycznie swoje postrzeganie strategii przyszłości kraju i swoje stanowiska. Chociaż faktem jest, że mamy problem, ponieważ jednak dzisiaj przy rocznicach Okrągłego Stołu często pojawiają się te taśmy z Magdalenki. Fakt jest taki, że to były taśmy nagrane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a później te materiały, które przechowały się do naszych dzisiejszych czasów, były wyselekcjonowane przez ludzi Kiszczaka. I to jednak był w kategoriach błędu politycznego, można postrzegać, że strona solidarnościowa dopuściła do czegoś takiego. I pozwoliła w sumie na to, że z dzisiejszej perspektywy często ludzie patrzą właśnie na tamte wydarzenia przez pryzmat tych taśm. Proszę pana, jednym z psychologicznych problemów Okrągłego Stołu było coś, co później zostało opisane jako dodatek robotniczy. Nie, dodatek robotniczy do Okrągłego Stołu. To jestem ja, Władek Frasyniuk i tam jeszcze 2-3 osoby ze strajku. Proszę państwa, nas miało nie być przy Okrągłym Stole. Dopiero w ostatniej chwili jakby ci, którzy ten krąg, który rzeczywiście tam konstruował ten skład, się zorientował, że jak przy Okrągłym Stole nie będzie Bujaka i Frasyniuka,
a przecież będzie jakiś opór przeciwko Okrągłemu Stołowi, to przecież oni staną na czele, a jak oni staną na czele, to nam rozwalą te rozmowy w drobny pył. No i dopiero po tej jakby refleksji zdecydowano się nas tam przyjąć. Proszę Państwa, ja jestem obrońcą oczywiście Okrągłego Stołu, ale ja w tej książce wydanej w Ukrainie dla Ukraińców, bo mnie o to poprosili, opisuję te różne psychologiczne problemy i dylematy Okrągłego Stołu. I przestrzegam ich przed jedną rzeczą, a mianowicie gospodarzem. Ja powiedziałem, my, ja, Władek Frasyniuk, zwracaliśmy uwagę, że zgoda na to, że Kiszczak jest gospodarzem, zgoda na to, że miejscem, w którym my jedziemy, no, jakby rozładować sytuację, dokonać pewnych uzgodnień, jest Magdalenka, to jest katastrofalna decyzja. No nie uważałem, może katastrofalna, jak dzisiaj mówię, to przesadzam. Mówiłem, że to jest zła decyzja. Byliśmy zwolennikami, żeby gospodarzem był na przykład rektor Uniwersytetu Warszawskiego albo szef Polskiej Akademii Nauk. Bylibyśmy w innym miejscu, miałoby to inny charakter i kiedy on wznosi toast, byłyby to po prostu już inne toasty. O tego typu błędzie, tego typu błędach ja tu w tej książce piszę jako przestrodze dla wszystkich innych, którzy gdzieś tam w innych krajach, w innych sytuacjach będą do tego typu rozmów przystępować. No. Gospodarz to jedna z najważniejszych funkcji, w której my akurat po prostu zrobiliśmy błąd i dzisiaj często za to po prostu płacimy. Na zakończenie jedno zdanie, Czesław Bielecki. Ponieważ tu trwa taki pojedynek na anegdoty na sali i wśród nas, ja mogę Państwu powiedzieć, że uczestniczyłem w spotkaniu, na które nas zaprosił krąg Adama Michnika. Wtedy jeszcze Zbyszek nie miał ani Frasyniuk uczestniczyć. Wtedy był problem, czy Michnik i Kuroń będą w tym uczestniczyć. I Adam zebrał grono swoich przyjaciół i kolegów. Ja akurat zdarzyło mi się siedzieć w 68 w karcerze obok, a w 83 siedziałem z nim w jednej celi, tyle że on się ode mnie dopiero na spacerniaku dowiedział, że Maciej Polewski to ja i to ja polemizowałem z Kuroniem pod pseudonimem. I powiem tyle, kiedy nas tam zebrano i zadano nam pytanie, kto z nas uważa, że Adam powinien uczestniczyć w Okrągłym Stole, przy Okrągłym Stole, należałem do grona trzech osób, wśród tych 20 chyba osób. Jednym był Andrzej Osenka, a drugim był profesor Paczowski, którzy uważali, że nie. I ja powiedziałem Adamowi tak, to nawiązuje do tego, o czym mówił przed chwilą Zbyszek, tylko ja to powiedziałem nie po, a przed. Powiedziałem, Adam, wiem, co cię ciągnie do tego stołu. Ciebie ciągnie to, żeby powiedzieć tam dowcip, który przejdzie do historii. I rzeczywiście stawiam na ciebie. Ty z nas jesteś, masz najlepszy refleks i chcesz powiedzieć ten szmonces, który przejdzie do historii. Ale ja cię uprzedzam. Będziesz bohaterem szmoncesu, który historia dla ciebie przygotowała. Bo to ty, niezłomny z Warszawy, który w dumnym liście do generała Kiszczaka napisałeś mu, że kiedy będzie uciekał w strzępie munduru przed rozsierdzonym tłumem, ty chrześcijańskim ruchem otworzysz mu drzwi. I oto siedzisz koło niego i cokolwiek powiesz, jakkolwiek się zachowasz, będziesz bohaterem dowcipu, który historia dla ciebie przygotowała. I uważam do dziś, minęło wiele lat od tego momentu, on oczywiście czuł się tym obrażony, że to, co powiedział przed chwilą Zbyszek Bujak, jest dokładnym potwierdzeniem mojej wróżby. Po prostu w pewnych sytuacjach, w których Adam był wzorem pewnej postawy niezłomnej, w pewnych sytuacjach sam kontekst powoduje, że jesteśmy bezbronni. Dlatego, że nie decydujemy, bo my nie jesteśmy gospodarzami, o tym, jak rzecz wygląda. Problem Okrągłego Stołu i problem Magdalenki sprowadza się w ogóle do czystej psychologii, co trafnie powiedział Gustaw Henning-Grudziński, mówiąc o fraternizacji i obłapiance. To znaczy, można negocjować z przeciwnikiem, można negocjować nawet z wrogiem, ale nie wolno dopuścić do tego, żeby stracić dystans.
żeby wejść w pewną formę komitywy, nawet jeżeli ona tylko na zewnątrz ludziom taka się wydaje. To był przeciwnik. Przeciwnika trzeba szanować, trzeba wymuszać szacunek dla siebie, ale nie wolno mieć złudzeń. Ja w każdym razie moich synów staram się wychować tak, że mówię im, słuchajcie, bierzcie przykład z Michnika, że nie wolno padać ofiarą swojej własnej inteligencji. Można być bardzo błyskotliwym i inteligentnym człowiekiem i robić rzeczy niemądre. Robić rzeczy niemądre. I nie wolno mylić mądrości z inteligencją. To są dwie zupełnie różne rzeczy. To, o czym Zbyszek tu mówił, opisując sytuacje, w których uczestniczył, pokazuje, że można podjąć mądrą decyzję i wyważoną i impasować w danej sytuacji, ale nie wolno padać ofiarą własnych błyskotliwych powiedzonek, bo to nie są żarty. To była naprawdę nasza wspólna historia. I ten brak powagi i rozwagi, moim zdaniem za to zapłaciliśmy znacznie więcej, niż jak niektórzy sądzą za jakieś uzależnienia agenturalne czy temu podobne. Rewolucji Solidarności, proszę Państwa, i dojścia do wolności nie zrobili agenci. Byli na to za słabi. Polecam Państwu tekst, dekalog, lustracji, który napisałem tydzień temu w obronie bohatera mojej młodości i naszego wspólnego przyjaciela Mirka Chojeckiego, którego Instytut Pamięci Narodowej określił jako współpracownika bezpieki. Na jednej szali, mając jedną deklarację, do której on publicznie się przyznał, jako pracownik Instytutu Badań Jądrowych, został w śledztwie zaatakowany przez pracownika swojego instytutu, który był w kontrwywiadzie, który przesłuchał go, tak jakby oni w tym świerku bombę atomową konstruowali polską. A jednocześnie na drugiej szali jest 18 tysięcy stron i 170 teczek obejmujących aktywną działalność opozycyjną i niepodległościową Mirka Chojeckiego. I trafiło to w ręce pana pokolenia, które po prostu nie potrafi tych papierów rozczytać. Więc chcę powiedzieć, że już na tym kończę, że Magdalenka i Okrągły Stół też musi być rozczytany, oddzielając pewne emocje i pewne złudzenia i pewne błędy fraternizacji od rzeczywistych faktów. Spisku tam nie było, co napisał i świętej pamięci Lech Kaczyński i wielu, wielu innych. Przepraszam, ale wszystko jest dobre, co się dobrze kończy. Myślę, że nikt, kto się zna na historii opozycji, nie odbiera panu Chojeckiemu jego zasług i pięknej karty opozycyjnej. Na tym kończę nasze spotkanie. Dziękuję panom panelistom, dziękuję państwu. Dobranoc.